otwieram. Szanowni Państwo, dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie i otwieram 54. sesję Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego, zwołaną w trybie zdalnym w dniu dzisiejszym, to jest 27 stycznia 2022 roku, zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy. Witam przede wszystkim wszystkich Państwa radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam Pana Marcina Witko, Prezydenta Miasta. Dzień dobry, witam Państwa. Witam Panią Izabelę Śliwińską, zastępcę prezydenta. Dzień dobry Państwu. Witam również Pana zastępcę prezydenta, Pana Tomka Jurka. Witam Panią Skarbnik Miasta, Panią Elżbietę Dratwę. Dzień dobry. Witam Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Jolantę Szustorowską. Dzień dobry. Witam również Dyrektora ZDIUM-u, Pana Szymona Michalaka. Witam pozostałych dyrektorów wydziałów Urzędu Podległych Urzędowi Miasta. Witam radnych Sejmiku Wojewódzkiego oraz oglądających nas mieszkańców Tomasza Mazowieckiego i media tomaszowskie. Szanowni Państwo, mając na względzie zapewnienie bezpiecznych warunków zgodnie z regulacjami ustawowymi w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz zaleceniami epidemiologicznymi, dzisiejsze posiedzenie sesji odbywa się w trybie zdalnym, przy jednoczesnym zamknięciu dla mediów i mieszkańców oraz ograniczonym dostępie dla urzędników. Szanowni Państwo, ponadto chciałbym Państwa poinformować, iż w celu realizacji ustawowego obowiązku w zakresie zapewnienia jawności działania organu oraz w związku z obowiązkiem stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przebieg obrad sesji jest rejestrowany i transmitowany za pośrednictwem strony online oraz Urzędu Miasta. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO, odpowiednia klauzula o przetwarzaniu danych osobowych została wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w Urzędzie Miasta. Szanowni Państwo, w celu usprawnienia i zapewnienia, że jesteśmy kworum, że mamy wystarczającą ilość osób, pozwolę sobie przeczytać teraz Państwa radnych po kolei na podstawie listy obecności i na tej podstawie stwierdzimy, ile mamy uczestniczących w sesji radnych. Mieliśmy troszkę przerwy, wiesz, odwykliśmy tego systemu, ale musimy się na chwilę przyzwyczaić. Pan Kazimierz Baran. Dzień dobry, obecny. Dzień dobry. Pan Jarosław Batorski. Uczestniczy w obradach. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Pan Konrad Borowski. Jest jeszcze, ale pewnie dołączy do nas. Pan Krzysztof Dziwatowski. Dzień dobry wszystkim, jestem obecny. Dzień dobry. Pan Michał Gudłowski. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry. Pan Zbigniew Kamiński. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry. Pani Barbara Klatka. Dzień dobry, jestem obecna, uczestniczę w obradach. Dziękuję, dzień dobry. Pan Cezary Krawczyk. Dzień dobry Państwu, jestem obecny. Dzień dobry. Pan Piotr Krzysztofik. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry. Pan Michał Kucharski. Dzień dobry, wszystkim jestem obecny, dziękuję. Dzień dobry, pan Piotr Kucharski. Dzień dobry Państwu, jestem obecny. Dzień dobry, Krzysztof Puchta, jestem. Pan Kazimierz Pietrzyk. Widziałem, że był logo. Jest. Pan Kazimierz Pietrzyk. Dzień dobry, przepraszam, bo wyłączyłem mikrofon. Witam wszystkich, jestem obecny. Dzień dobry. Pan Niemarzanna Popławska. Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem obecna, uczestniczę w obradach. Dzień dobry, pani Ela Przybora. Dzień dobry, jestem obecna. Dzień dobry. Pani Barbara Rogulska. Pewnie dołączy do nas. Pan Marcin Rybak. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry. Pani Urszula Seredyn. Witam serdecznie, jestem obecna. Dzień dobry. Pani Barbara Stańczyk. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Pani Agnieszka Balasik. Na momencik. Dzień dobry, jestem obecna. Dzień dobry. Pan Tomasz Wawro. Mówił, że tam coś ma problem z połączeniem, ale to mam nadzieję, że za chwilkę dołączy do nas. Pan Adrian Witczak. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry. Pan Andrzej Wodziński. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze zapytamy raz tych panów, co się nie zgłosili. Pan Konrad Browski. Nie ma. Pani Barbara Rogulska.
Dzień dobry, jestem obecna. O, jest, dzień dobry. I pan Tomasz Wawro, to za chwilkę mam nadzieję, że się uda mu połączyć. Szanowni Państwo, w sesji Rady Miejskiej bierze udział w chwili obecnej 21 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał i zgłaszania wniosku. Szanowni Państwo, w punkcie drugim mamy przedstawienie porządku obrad sesji Rady Miejskiej, czy 54. sesji Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego. Porządek obrad dzisiejszej sesji Państwo radni otrzymaliście drogą elektroniczną wraz z projektami uchwał w ustawowym terminie, to jest w dniu 20 stycznia bieżącego roku. Ponadto chciałem w dalszej części tego punktu poinformować Państwa, iż w dniu wczorajszym, to jest 26 stycznia, wpłynęło pismo pana prezydenta miasta o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały o zmianie uchwały numer 40/288 na 2021, to jest w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez miasto Tomaszów Mazowiecki. Szanowni Państwo, w związku z tym, że wnioskodawca może zawsze w dowolnym momencie zgłosić zdjęcie tego punktu, on nie wymaga zgody w głosowaniu. Wobec powyższego ten punkt został z porządku obrad zdjęty. Czy mamy jakieś inne wnioski z Państwa radnych co do porządku obrad sesji? Jeżeli nie widzę, to pozwólcie Państwo, że przeczytam porządek obrad. Przepraszam, Panie Przewodniczący. Tak. Ja będę miał pytanie, ale po przeczytaniu przez Pana porządku obrad. Okej. Wobec powyższego przedstawię Państwu porządek obrad sesji. Punkt pierwszy jest to otwarcie obrad 54. sesji Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego oraz powitanie zebranych, co uczyniłem. W punkcie drugim mamy, przepraszam, przyjmę tylko jeszcze jedną osobę do obrad. W punkcie drugim mam przedstawienie porządku obrad 54. sesji Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego, co właśnie czynię teraz. W punkcie trzecim mam przyjęcie protokołu z 52. sesji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021 roku oraz protokołu z 53. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2022 roku. W punkcie czwartym podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022. W punkcie piątym podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 52/392 na 2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022-2038. W punkcie szóstym mamy podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych, zespole przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim oraz Szkole Podstawowej nr 10 imieniu Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 10/97 na 2015 Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. W punkcie 8. mamy podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. W punkcie 9. mamy podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. W punkcie 10 mamy podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 2/6/2018 w sprawie powołania Komisji Skargi Wniosku i Petycji Rady Miejskiej i ustalenia składu osobowego. W punkcie 11 mamy sprawozdanie z realizacji programu rozwiązywania problemów bezdomności i łagodzenia jej skutków na lata 2021-2027. Jest to sprawozdanie za cały poprzedni rok, czyli za cały rok 2021. W punkcie 12 mamy sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego, to jest również za poprzedni rok, czyli za 2021. W punkcie 14 mamy sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego za 2021 rok. Następnie mamy sprawozdanie z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej za 2021 rok. Następnie w punkcie 16 mamy przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań zapewniających bezpieczeństwo granic Polski. W punkcie 17 mamy informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego za drugie półrocze 2021 roku.
punkcie 18 mamy informację o działalności prezydenta miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji. W punkcie 19 korespondencja i sprawy różne. W punkcie 20 zamknięcie obrad 54 sesji Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego. I teraz ktoś z panów radnych, pan Adrian Michalowicz, prosił o głos. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja zwrócę się bezpośrednio do pana przewodniczącego, bo chciałbym poprosić o wyjaśnienie i informację, na jakiej podstawie wprowadził pan punkt 16, czyli przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań, który został zaproponowany przez pana Telusa. Bo możliwość wprowadzania punktów, czy taką inicjatywę uchwałodawczą ma każdy z radnych, natomiast na jakiej podstawie to zostało wprowadzone? Czy to jest jako pana, panie przewodniczący, inicjatywa? Bo nie ma takiej procedury, że mieszkańcy powiatu, województwa czy Polski mogą tutaj wprost proponować punkty do porządku obrad. Więc proszę o wyjaśnienie. Szanowni Państwo, w związku z tym, że statut miasta pozwala przewodniczącemu wprowadzić wniosek posła Rzeczypospolitej i korzystając z tego punktu wprowadziłem to oczywiście. Czyli to z taką podobną inicjatywą by się zwrócił inny poseł, oczywiście czuję się w obowiązku, jest to wyższa ranga władzy, czuję się w obowiązku w takiej formie też współpracować z wyższymi organami władzy. Czyli rozumiem, że to była pana decyzja. Inicjatywa nie była moja, ale włączenie tego do porządku obrad jak najbardziej leży w gestii przewodniczącego i to uczyniłem. Ale decyzja dotycząca włączenia była pana, tak? Tak. Dziękuję za informację. Dziękuję. Czy mamy ze strony państwa jeszcze jakieś inne pytania dotyczące porządku obrad? Nie mam, zatem szanowni państwo, przechodzimy do realizacji porządku obrad sesji. I mamy punkt 3. Jest to przyjęcie protokołu z 52 sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku. I chciałbym państwa poinformować, iż w dniu dzisiejszym odbędzie się głosowanie tylko nad protokołem z obrad 52 sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Mimo że ja tydzień temu w początku obrad to umieściłem, ale dlaczego? Dlatego, że niestety z przyczyn, jakie mamy pandemiczne, mam absencję w Biurze Rady Pracowników i z tego tytułu nie udało się tego drugiego protokołu do końca, tam dosłownie niewiele zostało po prostu dokończyć i z tego tytułu tego drugiego protokołu nie będziemy głosować. No sytuacja takie wyjątkowe się czasem zdarzają i to się właśnie tak zdarzyło i z tego względu właśnie tak to będzie. A zatem informuję, iż protokół z 52 sesji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021 roku włożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz został przekazany państwu drogą elektroniczną w dniu 18 stycznia bieżącego roku. Czy mamy uwagi do tego protokołu? Nie widzę, zatem szanowni państwo, poproszę Biuro Rady o przygotowanie głosowania. Mam nadzieję, że państwo macie tablety włączone. A ja pytam, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z dnia 16 grudnia 2021 roku? Proszę o wciśnięcie przycisku za lub przeciw, lub wstrzymującego się. Poczekajmy chwilkę, aż się pojawi głosowanie. Już mamy włączone głosowanie, poproszę o głosowanie.
Poproszę pana Kamińskiego i pana Pietrzyka o oddanie głosu. Nie pokazało mi się głosowanie w ogóle. Muszę teraz. Być może zbyt długo jest, aby należy go jeszcze raz. Jeżeli nie uda się, to poproszę mi słownie i wtedy w protokole za. Jestem za, ale będę próbował, ale nie wiem. A pan Zbigniew Kamiński? A już odda pan Zbigniew, okej. Okay. Szanowni Państwo, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych, wszyscy obecni. 20 głosów za oddano w formie elektronicznej plus jeden głos pana Kazimierza Pietrzyka. Słownie wobec powyższego 21 głosów jest za przyjęciem protokołu i wobec powyższego protokół uznaje się za przyjęty przez radnych Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego. Dziękuję Państwu za to głosowanie i przechodzimy do punktu kolejnego, punktu czwartego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Tomasza Mazowieckiego na rok 2022. Przedmiotowy projekt uchwały przedstawi pani Elżbieta Dratwa, skarbnik miasta. Poproszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu pana prezydenta przedstawiam projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022. Tu następuje podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów w ogółem budżetu miasta kwotę 514 972 zł 10 groszy. Z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 226 972 zł 10 groszy. W tym plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 10 000 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 288 tysięcy zł zgodnie z tabelą numer 1. Paragraf 2, punkt 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 679 953 zł 71 groszy. Z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 365 242 złote 35 groszy. W tym plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 10 000 zł. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 314 711 zł i 36 groszy zgodnie z tabelą numer 2. Punkt drugi. Zmianie ulega plan wydatków w ogółem w grupach paragrafów zgodnie z tabelą numer 3. Paragraf 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 19 602 781 zł 61 groszy, który zostanie pokryty. Przychodami zaciągniętych kredytu w wysokości 17 487 600 zł, wolnymi środkami w wysokości 590 364 zł 96 groszy, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 174 616 zł 65 groszy. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 350 200 zł zgodnie z tabelą numer 4. Paragraf 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów na rok 2022 zgodnie z tabelą numer 4. Paragraf 5. Zwiększa się przychody o kwotę 164 981 zł 61 groszy. To jest do kwoty 26 671 181 zł i 61 groszy zgodnie z tabelami nr 4 i 5. Paragraf 6. Dokonuje się zmian planowanych kwotach dotacji na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały prezydent miasta złożył łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2022. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Szanowni Państwo, przedmiotowy projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji. Poproszę o opinię Komisji Budżetu. Czy mnie słychać? Tak, słychać dobrze. Komisja Budżetu i Działalności Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Spoglądam, pan Batorski. Komisja Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych. Komisja Spraw Społecznych i Rodziny pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Słucham Państwa. Pan Radny Adrianiczak, proszę bardzo. Drodzy mieszkańcy, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Na Komisji do Spraw Społecznych złożyliśmy wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w budżecie. Nie został on zaakceptowany. Za wnioskiem, który za chwilę przedstawię, głosowała trójka radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej, Barbara Klatka, Agnieszka Walasik i ja. Natomiast uważamy, że powinniśmy dokonać zmiany w budżecie w zakresie zwiększenia kwoty na wynagrodzenia dla pracowników. Zadaliśmy pytania, jak kształtują się w tym roku podwyżki wynagrodzeń w urzędzie. Pani skarbnik, mam nadzieję, że niecelowo, ale wprowadziła nas w błąd, informując, że takie decyzje jeszcze nie zapadły, a jak się okazuje, już przed komisją takie decyzje były podjęte i stosowne dokumenty w dziale kadr się znajdowały. Więc też tutaj uważamy, że podwyżka zaproponowana w wysokości średnio 200-210 zł brutto wraz z dodatkiem stażowym jest niewystarczająca. W związku z tym składamy wniosek o przesunięcie kwoty 500 tysięcy złotych przeznaczonej na oświetlenie świąteczne oraz wprowadzenie do budżetu kwoty 500 tysięcy złotych z wolnych środków w sumie 1 milion złotych na wynagrodzenia dla pracowników. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo i Szanowny Panie Radny. W związku z tym, że to jest kwota dosyć spora i wymaga niezłych przesunięć budżetowych, i ja nie wiem, czy Pan Radny ma na tyle uprawnienie, żeby tak manipulować w budżecie. Ja zapytam Pana Mecenasa, na jakim etapie Pan Radny na takiej wysokości procedowania nad budżetem może ingerować. Panie, mam Pana Mecenasa, proszę bardzo. Panie, sekundkę, teraz głos Pana Mecenasa chciałem poprosić. Panie Mecenasie, poproszę Pana. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy do czynienia w tej chwili z procedowaniem uchwały przedstawionej przez organ, który ma do tego wyłączną inicjatywę w bardzo określonym i sprecyzowanym zakresie. Ten zakres, jak wynotowałem tutaj z wniosku formalnie złożonego przez Pana Radnego, nie jest objęty przedmiotową uchwałą. Jeśli Państwo byście podjęli taką decyzję, zmienilibyście uchwałę, która proponowana jest przez prezydenta, którym sprawozdawcą jest tutaj pani skarbnik bezpośrednio, mogłoby to doprowadzić do naruszenia artykułu 240 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym, że przekraczamy granice inicjatywy ustawodawczej, czy uchwałodawczej w tym zakresie wynikającej z artykułu 233 ustawy o finansach publicznych. Tu wyłączna inicjatywa do zmiany i projektów, zarówno uchwalenia budżetu, jak i zmiany jest tożsama, bo stosujemy te same przepisy i oznacza ona nie mniej więcej nie tylko niemożliwość zwiększania bądź zmniejszania w granicach przewidzianych w artykule 240, ale też zmiany kierunku w ogóle podejmowania uchwały do dokładania pewnych rozstrzygnięć, ponieważ to wykracza bezpośrednio poza inicjatywę organu, która jest wyłączna w tym przypadku, 233, czyli w tym momencie, gdyby prezydent chciał dokonać pewnych zmian, to je wprowadza rzeczywiście do uchwały i w tym kierunku Rada proceduje, podejmuje decyzję. Nie ma takiej inicjatywy radny, a tym samym Rada, bo tak to jest pochodne uprawnienie radnego, które jest przykładane na Radę. W związku z tą wyłączną kompetencją zmienić przedmiotowo tej uchwały też nie możemy. Znaczy, jak zmienimy, to się narażamy na ryzyko kontroli organu nadzorczego i uchylenia tej nieważności tej uchwały. Tak, dziękuję. Dziękuję tak, bardzo, panie Mecenasie. Pani Radny, słyszał Pan wypowiedź Pana Mecenasa. Ja nie narażę uchwały na to, aby organ nadzoru z tego tytułu doprowadził do rozstrzygnięcia aż na poziomie wojewody. Proszę o głos, panie przewodniczący. Proszę bardzo.
Opinia pana mecenasa oczywiście nic nie wnosi i jest opinią, która manipuluje przepis. Panie przewodniczący, ja pozwolę panu, że panu wyjaśnię. Na każdym etapie procedowania uchwały radni mogą proponować zmiany, bo ta uchwała jest głosowana przez radnych Rady Miejskiej. Dlatego w dowolnej chwili takie zmiany można zgłaszać i proponować. Zatem bardzo proszę o przegłosowanie mojego wniosku, dlatego że jest on zgodny z procedurą postępowania i zgodny z naszymi uprawnieniami. Szanowny panie radny, ja nie jestem prawnikiem. Ja podpieram się opinią prawną, dlatego po to jest pan mecenas, zawsze uczestniczy w sesjach, aby miał, jak to się mówi, wsparcie prawne. Ale jeżeli pan radny się opiera na włączeniu, to ja i zgodnie z prawem, radny musi przedstawić swój wniosek nie tylko słownie, ale ja poproszę, żeby później nie było zmanipulowane jakieś słowo o wniosek na piśmie, nawet w formie mailowej. Jestem gotów nawet ogłosić chwilę przerwy, żeby pan radny dostarczył całość tego pana wniosku, żeby wybrzmiał tak, jak pan radny sobie życzy. Oczywiście jestem na to przygotowany. W ciągu minuty przesyłam wniosek na skrzynkę mailową Biura Rady Miejskiej. Okej, okay. jak państwo prześlecie, to poproszę więc chwilę przerwy, żebyśmy to mogli wydrukować i ewentualnie państwu radnym przesłać, żeby, czyli krótko mówiąc 10 minut przerwy. Szanowni państwo, te 10 minut minęło. Chciałem, żebyście państwo się włączyli już. Panie przewodniczący, czy mogę prosić o głos? Już za chwilkę, tylko ja wznowię obrady. Że zobaczę na monitorach, że wszyscy się zgłosili. Widzę, kto się chce zgłosić. No widzę, że większość z państwa jest. Szanowni państwo, wpłynął mailem pismo, bo tak naprawdę ja nie odczuwam, że to jest wniosek. I dla mnie sformułowanie w taki sposób wniosku do tak daleko idących środków jest mało czytelne. I tak naprawdę nie wiem, czy my mamy głosować osobny wniosek włączający do tego budżetu, czy po prostu jako osobną poprawkę do budżetu. No to tak naprawdę nie wiem, bo jeżeli tak, to musi mieć akceptację prawną. Ja bym poprosił tutaj o ocenę, bo również to, ten wniosek otrzymał pan mecenas do rozstrzygnięcia, bo ja nie wiem, co z tym naprawdę z takim sformułowanym wnioskiem zrobić. Panie mecenasie, poproszę pana o kilka słów. Rzeczywiście przy tym sformułowaniu wniosku, z którym się przed chwilką zapoznałem, wydrukowawczego, jest wątpliwość, jaki on ma charakter, czy pan radny wnosi o podjęcie uchwały oddzielnej, czy też jest to poprawka do procedowanej uchwały, bo tak jak zwróciłem państwu uwagę na fakt, że procedujemy w ściśle zakreślonym przedmiocie, rozpatrujemy, to poprawka powinna dotyczyć przedmiotu naszego rozstrzygnięcia, czyli treści uchwały, powinna odnosić się do konkretnych zapisów w naszej uchwale. Jeśli takiego wniosku o poprawkę formalną nie będzie, no to trudno przegłosować tak ogólny wniosek w tej chwili. Który nie będzie się trzymał tak naprawdę niczego. No, takie też jest moje zdanie. I szanowni państwo, ja poproszę o doprecyzowanie, a zanim co, pani radna Barbara Klatka, później pani Jarosław Atorski. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu, panie przewodniczący. Ja powiem szczerze, że no oczywiście nie jestem prawnikiem, ale mam pytanie do pana mecenasa. Panie mecenasie, bo tak pan tutaj jak wygłosił formułki, ale tak naprawdę no, odbiera nam pan prawo. Ja już nie chcę się teraz odnosić do tej strony formalnej, czy to jest wniosek, bo pan przewodniczący przecież poprosił o to, aby radny wysłał mailem chociażby, tak, ten wniosek, więc można go oczywiście poprawić, ale co do zasady, no to co do pana prośby, to radny się z tego wywiązał i wysłał panu na maila, wszystkim państwu ten wniosek. Natomiast z tego, co ja wiem i mam takie przekonanie, to radny, czy grupa radnych, no w każdej chwili może zgłosić zmiany do budżetu, wniosek o zmiany w budżecie. I nie rozumiem, dlaczego to prawo w tym momencie jest kwestionowane przez pana mecenasa. Zawsze byliśmy tylko pouczani, że musimy wskazać źródło finansowania, co tutaj jest wskazane. Możemy dyskutować, nie wiem, nad inną formą tutaj, że tak powiem, sfinansowania tej zmiany, bądź nad jej zasadnością,
ale no proszę nam nie odbierać prawa do wnoszenia zmian, zgłaszania zmian w budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze zanim oddam panu Jarkowi Bartoszkiemu głos, to jeszcze poproszę raz o pana mecenasa o odniesienie się. Proszę Państwa, sytuację naszą i waszych uprawnień i mojego stanowiska determinuje treść artykułu 233 ustawy o finansach publicznych. Tam jest wskazana inicjatywa. Jeżeli państwo coś robicie z inicjatywy, której nie macie, no to skutki tego są takie, że głosować, oczywiście możemy przegłosować wszystko, co radni powiedzą, tylko nie wszystko będzie zgodne z przepisami prawa. Ja przytaczam państwu normy prawne, które wskazują na ograniczenie zakresu waszej ingerencji. Jeżeli będziecie przekraczali państwo te normy i organ nadzorczy stwierdzi, że uchwała jest podjęta niezgodnie z przepisami prawa, no to takie będą skutki, że ona będzie nieważna. Państwo możecie podjąć każdą decyzję, tak? Bo że tak powiem, papier wszystko zniesie. Natomiast chodzi o to, żebyście podejmowali państwo te decyzje świadomie. Jeżeli 233 mówi o tym, że inicjatywa należy do zarządu, zarząd odpowiada, no w przypadku u nas prezydenta, tak? Bo są różne organy, ta norma jest szerzej sformułowana. Zarząd, prezydent w naszym przypadku odpowiada za wykonanie, też za propozycję, to ta inicjatywa właśnie w ten sposób jest zakreślona. I takie są poglądy obowiązujące w orzecznictwie, że przekroczenie tej granicy również jest naruszeniem prawa. Ja państwa o tym informuję. Nie mają. Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Ja, panie Jarku, ja miałem dla pana oddać głos, ale myślę, że cenny głos będzie miał też osoba, która ma doskonałe doświadczenie w tych przepisach, pan Cezary Krawczyk, i poproszę pana Czarka, a dopiero panu Jarkowi oddam głos. Pani radny Krawczyk, proszę bardzo. Ja dziękuję, panie przewodniczący, za tą taką ciepłą opinię. Pan pewnie przecenia moje doświadczenie. Natomiast proszę państwa, no ja chciałem też proceduralnie, chciałem kilka zdań powiedzieć i skończyć to wnioskiem, aby tą kwestię związaną z ewentualną korektą budżetową zdjąć dzisiaj z sesji Rady i przekazać do rozpatrzenia w trybie, który jest ogólnie przyjęty zgodnie z prawodawstwem w zakresie zmian budżetowych. Drodzy państwo, nie chciałbym uczestniczyć w takich debatach budżetowych, gdzie co sesja ktoś według tam powiedzmy swoich jakichś racji, niewątpliwie słusznych, bo ja też jestem urzędnikiem i uważam, że naprawdę warto pochylić się nad kwestią wynagrodzeń i w Urzędzie Miasta i w innych instytucjach samorządowych. Natomiast drodzy państwo, no wniosek składany przedwczoraj, na komisji w dość ogólnej formie, głosowany, niepisemny wniosek. Wie pan, no ja podzielam rację również mecenasa, że jest określony artykuł, który mówi o inicjatywie uchwałodawczej, czy korekcie powiedzmy pewnych zapisów budżetowych. No podzielam również zdanie tutaj koleżanki i kolegów, że takie uprawnienie zgodnie ze statutem przysługuje również radnym, ale w trybie no nie zgłaszania, drodzy państwo, no po raz kolejny ad hoc, na sesji, robienie przerwy, formułowanie wniosku, przesyłanie mailowo. No jest pewna procedura, drodzy państwo, dotykamy materii budżetowej, która po prostu no jest delikatną materią, bo ona przede wszystkim mówi o pieniądzach, mówi o wskaźnikach, które pani skarbnik mówiła. To nie można tak ad hoc, prawda, sobie tam powiedzieć milion, a dlaczego mam pytanie nie 2 miliony, no jak to państwo wyliczyliście, a może 3, a może też, no, dlaczego nie mówimy o jakichś dotacjach dla jednostek budżetowych Urzędu Miasta, no to trzeba po prostu wszystko przeanalizować. Uważam, że debata na temat wynagrodzeń urzędniczych jest potrzebna, jest niezbędna wręcz nawet, ale sugerowałbym, aby dzisiaj nad tym nie debatować, nie głosować, a namówić kolegę i klub Koalicji Obywatelskiej do tego, aby sformułowali ten wniosek porządnie w formie projektu uchwały czy ewentualnie korekty budżetowej, który zostanie skierowany na ręce pana prezydenta, który ma służby finansowe, aby to przeanalizować, oraz do komisji budżetowej. No tak jak robimy budżet, prawda? No wnioski każdy ma prawo składać. Wynikiem tego następują pewne propozycje rozstrzygnięć, natomiast no głosowanie oczywiście no będą radni głosować. No, drodzy państwo, no trochę stawiacie pod ścianą całą Radę, no mówiąc o tym, no wiadomo, wielokrotnie są to osoby, które niezmiernie cenimy, są to pracownicy samorządowi, mówimy o nich, o podwyżkach, a robicie to na zasadzie po prostu, no nie wiem, wniosek taki jakiś mailowy na sesji i tak dalej. No dlaczego nie złożycie tego na piśmie w normalnej procedurze korektu budżetowego? Wtedy pan prezydent będzie się do tego mógł odnieść, pani skarbnik wyliczy. A tak to na komisji niepotrzebne emocje, oceny jakości pracy, prawda? No ale no skąd,
Skąd można to ad hoc policzyć? No kto to wiedział, że akurat milion, żeście Państwo zaproponowali złoty. Nie wiem, czy to przeliczaliście, ile to na etat by wynikało, bo też bym chciał wiedzieć, o jakich podwyżkach mówimy. No pewnie to analizowaliście, bo nie zakładam, że składając wniosek było to pozbawione zupełnie jakiejś tam, powiedzmy, analizy. W związku z powyższym naprawdę bez, żeby jak gdyby nie gubić tematu, bo czy to będzie milion złotych, czy może kwota mniejsza bądź ewentualnie większa, ale po prostu należy podejść do tego rzetelnie, no po prostu skierować do wniosku, przeanalizować. Myślę, że pan prezydent też będzie otwarty na ewentualne korekty wynagrodzeń, dodatkowe korekty wynagrodzeń dla pracowników, a tak to dzisiaj w emocjach, w jakimś chaosie takim mailowo informacyjnym będziemy to głosować, no z wynikiem trudno do przewidzenia, bo nie wiem, jak Rada się do tego odniesie i będzie to decyzja niedobra, a wręcz nawet zła praktyka, bo na kolejnej sesji może się pojawić wniosek, że milion złotych na coś innego, a może jeszcze na coś innego i będziemy na każdej sesji zmieniać budżet w trybie, który no nie jest trybem dobrym po prostu. Ja nie bardzo bym chciał tak procedować. Wnoszę i apeluję też do kolegi Adriana, do kolegi Barbary, żeby to przemyśleć, nie upierać się, sformułować konkretnie wniosek na piśmie, źródło finansowania z napisaniem, czy służby finansowe pomogą, skierować to do, nie wiem, czy do Prezydium Rady, czy bezpośrednio do prezydenta, przejdzie to na komisję, wrócimy na sesji budowej do sprawy. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu za ten cenny głos. Ja również podzielam to stanowisko pana radnego, żeby w taki sposób procedować, a nie tak, a ich na każdej sesji będziemy manipulować w budżecie. My jako radni też bym chciał tego uniknąć, bo narażamy się na nadzór wojewody, który będzie nam później z tego tytułu uchwały uchylał. I proszę pana Jarosław Batorski. Dziękuję panie przewodniczący. No tutaj nie sposób nie zgodzić się w każdym aspekcie wypowiedzi mojego szacownego przedmówcy, pana radnego Cezarego Krawczyka i tak też w pełni się z nią zgadzam. Natomiast też powstaje tu niejako taka atmosfera, jakby w naszym Urzędzie Miasta tych podwyżek w ogóle od dawna nie było, jakby nasi urzędnicy w ogóle praktycznie tych podwyżek nie uświadczali. Oczywiście bardzo wszyscy ich cenimy, wiemy jaki wkładają ogrom pracy i wiemy jak ta praca jest wartościowa dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Natomiast chciałem się zwrócić do pana prezydenta z pytaniem, bo ja pewną wiedzę mam i wydaje mi się, że te podwyżki sukcesywnie miały miejsce. Absolutnie nie twierdzę, że są one wystarczające i na tym powinniśmy jakby pracę nad tymi ewentualnymi dalszymi podwyżkami zakończyć, bo jak bardzo powinniśmy cenić naszych urzędników. Myślę, że tutaj co do tej kwestii wszyscy jesteśmy zgodni. Natomiast chciałem, żeby pan prezydent, jeśli by mógł oczywiście, żeby przedstawił w ogóle, jak kształtowała się polityka podwyżek, jak te podwyżki były realizowane, od kiedy pan prezydent objął swój urząd. Już nawet nie mówię o tej kadencji, ale w ogóle jakby w całej perspektywie, bo w przestrzeni publicznej pojawia się ta dyskusja o podwyżkach, a wydaje mi się, że troszeczkę też niejako tego elementu brakuje i przez to wprowadzają się takie, w mojej ocenie, manipulujące narracje, które służą temu, żeby niejako stawiać tę sytuację w świetle, z którego miałoby jakoby wynikać, jakoby tych podwyżek w ogóle nie było. Niemniej poproszę o to, jeśli pan prezydent oczywiście by mógł, żeby przedstawił, jak te podwyżki się kształtowały, od kiedy objął swój urząd. Dziękuję panu. Dziękuję. Dziękuję panie radnemu. Ja się właśnie z tym nosiłem, żebym pana prezydenta poprosić o zabranie głosu. Panie prezydencie, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, bardzo dziękuję za to pytanie. Otóż proszę państwa, polityka płacowa to też jest nie podejmowanie decyzji ad hoc, tylko to jest pewien proces, który odbywa się przez wszystkie lata, kiedy sprawuję urząd prezydenta w Tomaszowie Mazowieckim. I chcę powiedzieć, że na tą możliwość dokonywania korekt wynagrodzenia składa się praca wielu, wielu ludzi. Po pierwsze, to, że przez ten czas zwiększamy dochody miasta i te dochody no, pozwalają nam na to. No ale też nie sposób nie zaznaczyć też wielkiego zaangażowania pracowników, bowiem wiecie państwo, że spraw i nowych zagadnień nie ubywa, wręcz przeciwnie, przybywa, a skala zatrudnienia pracowników wygląda w sposób następujący, że jeszcze
niedawno, parę lat temu Urząd Miasta to blisko 230 pracowników, podczas gdy dzisiaj to niespełna 190 pracowników. I musimy mieć świadomość, że ci, którzy pracują, to blisko 190 pracowników, no musi znacznie więcej pracować niż pozostali. Jeśli zaś chodzi o kwestie podwyżek, kształtowały się one na przestrzeni tych lat, czyli ja mówię tylko o swojej kadencji, nie chcę oceniać pracy moich poprzedników, kształtowały się w sposób następujący. Wszyscy pracownicy to podwyżka 47,25%. Ja mówię rok do roku, czyli 2022 rok do 2014 roku, kiedy rozpocząłem urząd prezydenta miasta. Stanowiska kierownicze 39,38%. Kierownicy komórek organizacyjnych bez zastępców, czyli wykluczając zastępców, to mamy 41,88%. Stanowiska urzędnicze mamy 45,52%. Stanowiska pomocnicze i stanowiska obsługi to jest podwyżka rzędu 67,34%, ta najwyższa. Kierownictwo urzędu to jest 49,31%. Z tych danych bardzo jasno widać, że oczywiście procentowo najwięcej uzyskali ci pracownicy, powiedzmy sobie, ze stanowisk pomocniczych oraz pracownicy obsługi, ale też te dane pokazują, że faktycznie te płace na przestrzeni tych lat rosły. I nie oczywiście bez wpływu na to ma chociażby kwestia zwiększonego najniższego wynagrodzenia oraz średniego wynagrodzenia. Zresztą Państwo doskonale wiecie, że płace urzędnicze też kształtowane są na mocy konkretnej ustawy. Żeby też nie być gołosłownym to i porównać Państwu, to też przygotowałem sobie płace nauczycieli, bo tu bardzo często niektórzy podejmują to zagadnienie dotyczące nauczycieli. Oczywiście wiemy, że my tak naprawdę to jesteśmy organem wykonującym pewne rozporządzenia, ale też wpływ niejako taki, że znacząca część tych środków no, pochodzi z naszych dochodów, również na wynagrodzenie, bo jak Państwo wiecie, nie na wszystkie wynagrodzenia starcza nam dotacji przyznawanej przez Ministerstwo Edukacji. I otóż muszę Państwu powiedzieć, że do 2016 roku, od 2012 roku była całkowita stagnacja i pensje nauczycielskie tak naprawdę rosły od 2016 roku, z czego ta największa podwyżka, w zasadzie dwie podwyżki dla nauczycieli były w 2019 roku i ostatnia teraz w 2021 roku. I żeby Państwu przytoczyć, jakie to były kwoty, to w przypadku nauczyciela dyplomowanego, ja mówię o pensjach zasadniczych, nie uwzględniających dodatków, a wiemy dobrze, że tych dodatków kształtujących pensję nauczycielską jest dość dużo. To była 2012 rok, to jest 3109 zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego, 2021 rok to mamy 4046 zł. Tak więc widzimy, że i tutaj na przestrzeni tylko kilku lat jest bardzo duży progres, niezauważalny absolutnie potrzeba tego progresu niezauważalna absolutnie przez lata wcześniejsze. Nie wspomnę już o tej najniższej krajowej, która tak naprawdę też to warto przypomnieć, ale w 2014 roku, kiedy rozpoczynałem pracę w Urzędzie Miasta, wynosiła 1680 zł, podczas gdy dzisiaj wynosi 3010 zł. I nie chcę tutaj mówić, że absolutnie nie wiem, sobie przypisywać to, że te podwyżki w Urzędzie Miasta oscylowały w granicach
50%, a nawet przekraczały 50% od 2014 roku. Chcę Państwu też uświadomić, że na to składa się wiele, wiele czynników. Między innymi też te programy i projekty i działania rządowe. Składa się na to zaangażowanie pracowników, samych pracowników w Urzędzie Miasta, to, że te podwyżki są. I chcę Państwa zapewnić, że tylko jeżeli będziemy mieli takie warunki finansowe, które będą nam pozwalały na to, żeby tą politykę dalej realizować, będziemy to realizować. Nadmienię tylko, że przy wielu projektach, czy to w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, czy w Urzędzie Miasta, urzędnicy bezpośrednio zaangażowani w te projekty również otrzymują dodatkową gratyfikację w formie dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego. Także to nie jest tak, jak tutaj próbuje się insynuować, że tak naprawdę to my jesteśmy głusi na ten głos urzędników. Przypomnę, że ja Państwu podałem też te dane w oparciu o konkretne wynagrodzenia, ale pracownicy otrzymują również nagrody. Są to premie kwartalne w przypadku naszego Urzędu Miasta, więc staramy się zawsze dostrzegać i w odpowiedni sposób gratyfikować pracę. I jeszcze raz podkreślę, jestem ostatnim ogniwem tak naprawdę, które dokonuje ostatecznego podpisu i tak jak tutaj Pan Radny wspomniał wcześniej, to nie jest prawdą, bo o czym Pan mówił, bowiem proszę mi wierzyć, dzisiaj rano podpisywałem ostatnie porozumienia w kontekście podwyżek, także do dzisiaj rano na pewno kwestia podwyżek była w Urzędzie Miasta otwarta i nie powiedział Pan prawdy, że wszystkie dokumenty były w kadrach przed dzisiejszym dniem, bowiem mogę to Panu w każdym momencie udowodnić. Dzisiaj podpisywałem ostatnie porozumienia zmieniające zasady wynagrodzenia jeszcze paru pracowników w naszym tomaszowskim urzędzie. Tak więc jeżeli tylko sytuacja ekonomiczna urzędu będzie dalej się rozwijała, też te wynagrodzenia będą rosły. Państwo pewno zadajecie sobie pytanie, jakie to są kwoty w liczbach. No więc ja powiem o średnich, nie, bo nie mogę też używać innych rzeczy, ale w średnich. Zaczynając od stanowiska pomocniczej i obsługi, to jest średnio w Tomaszowie, w Urzędzie Miejskim to jest 3817 zł. Jeśli chodzi o stanowiska urzędnicze, to jest 4500 zł, 501 zł średnia. Jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, w tym samodzielne oraz zastępców kierowników, to jest kwota średnia 7482 zł. Jeśli chodzi o wszystkich pracowników, jest to średnia około 5100 zł. Jeśli chodzi o dyrektorów, czyli kierowników komórek organizacyjnych bez zastępców, jest to kwota 8136 zł. Jeśli chodzi o moje uposażenie, to Państwo doskonale znacie, 19935 zł przyjęte uchwałą Rady Miejskiej za wynagrodzenie, które jeszcze raz Państwu dziękuję. Tak wyglądają kwestie wynagrodzeń, tak wyglądają kwestie procentowych podwyżek. Mogę Państwu powiedzieć, jak wyglądały też te kwoty uśrednione w 2014 roku, żeby też mieć punkt odniesienia, więc wyglądały one w sposób następujący. Stanowiska pomocnicze i obsługi 2281 zł, stanowisko urzędnicze 3093, kierownicy komórek 5734, stanowiska kierownicze, w tym samodzielne oraz zastępcy kierowników 5368. Średnia wszystkich pracowników to 3509 zł. Jeśli chodzi o moją ostatnią pensję sprzed podwyżki, to wynosiła ona 10940 zł. I to są te dane, które mogę w tym momencie Państwu przedstawić. Oczywiście jesteśmy gotowi na dyskusję.
to, o czym pan radny Cezary Krawczyk wspomniał. I bardzo się cieszę, bo to jest bardzo rozsądny głos, ale dyskusję kompleksową, bo nie można dyskutować bez znania i bez posiadania wiedzy na temat no, wszystkich szczegółów, prawda, dotyczących wynagrodzenia. Nie chciałbym odnosić wrażenia, ale niestety takie wrażenie odnoszę, że tu chyba nie chodzi tak naprawdę o podwyżki dla pracowników, bowiem z wiedzy, którą ja posiadam, wynika, że te płace w Tomaszowskim Urzędzie na tle innych samorządów kształtują się naprawdę przyzwoicie. Tu bardziej chodzi o to, żeby, nie wiem, chyba pokazywać właśnie, że im gorzej dla miasta, tym lepiej dla pana radnego. Bardzo mi przykro z tego powodu. Zawsze można, państwo, a w szczególności pan radny, bardzo często korzysta z różnej formuły zapytań, pytań. Zawsze można pytać i my odpowiemy. Natomiast tego typu działanie traktuję jako takie typowe działanie populistyczne, które tak naprawdę nie ma na celu rozwiązania problemu, tylko sianiu i niepokojów, i wzajemnej nienawiści. I proszę mi wybaczyć, ale to jest moje subiektywne odczucie. Zresztą obserwuję pana od pewnego czasu i nie sposób się oprzeć wrażeniu, i w moim subiektywnym odczuciu zależy panu tylko na wzbudzeniu wzajemnego hejtu, a nie załatwieniu sprawy dla dobra Tomaszowa Mazowieckiego. I jest mi przykro z tego powodu. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Wcześniej, zanim pan prezydent otrzymał głos, pan radny zaczął wypowiedź i z tego, co wiem, to nie dokończył. Chciałbym teraz dokończyć. Panie radny Batorski, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pragnę w tym miejscu bardzo podziękować panu prezydentowi, bo mam nadzieję, że przynajmniej podczas obrad tej sesji ta aura właśnie tego nieustannego i permanentnego braku podwyżek, których nasi urzędnicy nie uświadczają, została przez pana prezydenta odkłamana. To bardzo dobrze. Bardzo za to dziękujemy, że pan prezydent odkłamał tę narrację. Natomiast oczywiście w swoim imieniu, ale myślę, że i w większości radnych zwracamy się o to i prosimy, żeby pan prezydent w miarę możliwości budżetowych nieustannie miał na względzie właśnie te kwestie związane z uposażeniami urzędników. Bardzo o to prosimy, dziękując za przedstawienie tej sytuacji. Pragnę również zwrócić się do wnioskodawcy. Ja rozumiem, że może no, też trudno mi się oprzeć temu, że tutaj ten, nazwijmy to, wniosek jest nakierowany właśnie na ten populizm i takie efekciarstwo, że tutaj jest ta wola. Natomiast powiem szczerze, że mam taki niesamowity dysonans poznawczy, bo pan radny zawsze bardzo skrupulatnie dopytuje o wiele zmian budżetowych, zawsze podkreśla to, że no zaraz ma głosować, więc musi znać szczegóły, i ja w zasadzie z tym się nawet zgadzam. Natomiast to, co tu otrzymaliśmy, ja przyznam szczerze, że mam wątpliwość, czy to może być wniosek i czy w takim kształcie w ogóle można to głosować. Ja rozumiem, że pan radny nie ma doświadczenia. Jest pierwszą kadencję, wiem, jak ja byłem pierwszą kadencję, też miałem brak doświadczenia. Natomiast starałem się wówczas słuchać osób, które to doświadczenie posiadają. Miałem to szczęście, że mogłem właśnie zawsze liczyć chociażby na rady kolegi pana radnego Cezarego Krawczyka. I może warto tutaj się wsłuchać w te głosy, żeby nie iść tylko tą linią populistyczną, żeby nie robić tylko show efektu, właśnie takich wrzutek, kolokwialnie mówiąc, na ostatnią chwilę, żeby zrobić wrażenie, no panie radny, no jakby się zachował Adrian Witczak, gdyby 5 minut przed głosowaniem dostał zmianę w budżecie na 1 000 000, nic nie jest opisane, w ogóle nic nie jest policzone, skąd ten 1 000 000 się wziął, no tak naprawdę to można odnieść wrażenie, że sobie pan radny znalazł punkt, a przeniesiemy ten 1 000 000 na ten. Ani nie ma mowy, dla których grup pracowniczych mają być podwyżki, jakie mają być te podwyżki procentowo w zależności dla poszczególnych grup. No panie radny, no aż się przyznam szczerze, że nieco się uśmiecham, bo ja sobie wyobrażam już, jak tu by tutaj machał rękami i jakby komentował Adrian Witczak, gdyby taką zmianę dostał, kolokwialnie mówiąc, za 5.12. Co więcej, można zobaczyć, jak w sytuacjach, kiedy zmiany, które były szeroko omawiane, zmiany, gdzie chociaż rzeczywiście dostawaliśmy przed głosowaniem, ale gdzie rzeczywiście były szczegółowo przedstawione. A pan radny robi, kolokwialnie mówiąc, wrzutkę, że przesuńmy ten 1 000 000. Już pominę fakt, że tutaj jest
przesunięcie między wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi. Jakby pan radny na to nie zważa, bo w sumie tutaj co pan radnego obchodzą wskaźniki, im więcej będzie zamętu, im więcej problemów, tym rzeczywiście można odnieść wrażenie, że lepiej. No ja mam nadzieję, że to wrażenie jest tylko mylne. Mam nadzieję, że to jest tylko brak doświadczenia, który się ujawnił w tym przez pana radnego przesłanym wniosku i mam nadzieję, że jednak z czasem pan radny tego doświadczenia będzie nabierał więcej dla dobra nas wszystkich, dla dobra mieszkańców Tomaszowa. Natomiast teraz prosiłbym jednak chyba o refleksję i wycofanie się z tego zachowania, które nic dobrego nie wniesie, może wnosić tylko i wyłącznie zamęt, może tylko służyć skłócaniu lub ewentualnie, chyba że pan radny ma życzenie, to ja bardzo chętnie wysłucham szczegółowej analizy finansowej, z której właśnie wynika ta kwota oraz bardzo szczegółowych ich konsekwencji, zarówno jeśli chodzi o konsekwencje w płacach, w zmianach wysokości płac pracowników oraz konsekwencji budżetowych. Natomiast panie radny, no naprawdę w takim trybie, w takiej formie, naprawdę, ja rozumiem brak doświadczenia i tu rzeczywiście zwracałbym się o taką naprawdę refleksję i żebyśmy do poważnych spraw podchodzili w sposób poważny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu i teraz po kolei pan Michał Kucharski, pani Marzena Popławska i pan Piotr Kucharski. Panie przewodniczący, ja jednak byłem pierwszy, pan może nie widział. Tak, i pan radny otrzymał głos, ja sobie zapisuję to wszystko, pan radny otrzymał głos, teraz po kolei jak się państwo... I wrócimy do pana radnego. Pan Michał Kucharski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący za głos. Ja mam tu pewien problem z całą tą sytuacją, którą tutaj mamy. Wielokrotnie słyszeliśmy, żeby wprowadzić zmiany w budżecie, musimy podać źródło finansowania. Ileś razy były składane wnioski, na przykład wniosek radnego Piotra Kucharskiego o przesunięcie 500 tysięcy na budowę chodnika ulicy Starowiejskiej na przykład, prawda? Odgłosowany nie przeszedł, radni wyrazili, nie wyrazili zgody, okej, okay, tak? Więc w czym to jest teraz problem, jeżeli tak, jest wniosek, ja już nie mówię, czy on jest pozytywny, czy jest dobrze złożony, czy niedobrze, wpada wniosek na tym budżecie, jest podane źródło finansowania, prawda? I teraz radni w głosowaniu powinni powiedzieć, czy wniosek jest zasadny, czy nie. Tak, ja tak to widzę, bo w tym momencie, przepraszam bardzo, najpierw kiedyś wnioski głosujemy, teraz nagle nie głosujemy, możemy składać, nie możemy teraz nagle składać. No przepraszam bardzo, no może jestem pierwszą kadencję radnym, ale po 3 latach, no coś już jednak wiem, tak? Proszę, panie przewodniczący, uważam, że skoro wniosek został postawiony, powinien pan go podać pod głosowanie, a radni uznają, czy on jest zasadny, czy on jest niezasadny. Ja tak to widzę, bo tak do tej pory to bywało, panie przewodniczący. Tak to widzę i ja tak proszę, żeby pan uczynił. Dziękuję uprzejmie. Panie radny, ja się w dużej części zgadzam, ale musicie państwo też wiedzieć, że też musimy działać w granicach prawa. Nie możemy, dlatego że jesteśmy radnymi, dlatego prawo, żeby szło z boku, a my swoją drogą też musimy, po to mamy prawnika, żeby nam to prawo przybliżało, jeżeli my mamy wątpliwości. Dlatego z takiej formy skorzystałem i słyszeliście państwo jednoznacznie, jakie przepisy prawa, jakie artykuły naruszamy, wnioskując o dzisiaj o taki. Tutaj myślę, że warto jest posłuchać kolegów z większym doświadczeniem, którzy tu się wypowiadał, zarówno pan Cezary Krawczyk, i pan Jarosław Batorski i odnieść się do tej sugestii, które naprawdę myślę, że dla nas będą z korzyścią. No proszę bardzo, dokończysz. Odnośnie, to czyli rozumiem, że poprzednie wnioski, które były składane i głosowane, były niezgodnie z prawem. Ja tak to odbieram. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pani Marzena Popławska. Widzę, że zgłasza się pan prezydent, więc może ja oddam głos panu prezydentowi. Proszę bardzo. Ja chciałbym tylko zaznaczyć jedną rzecz i prosiłbym też o wzięcie tej uwagi pod rozwagę. Otóż, szanowny panie, zwracam się do pana radnego Michała Kucharskiego. Otóż ta decyzja nie będzie miała skutku jednorocznego. Jeżeli podejmiemy decyzję o wynagrodzeniach, o wzroście wynagrodzeń pracowniczych, to one będą miały skutek ciągły. To nie jest skutek jednoroczny. I dlatego mówiłem wcześniej o tym, że to, że udało się wypracować, czy to, że wypracowaliśmy znaczące wzrosty w dochodach własnych, tych dochodach własnych, które tak naprawdę pozwalają nam na pewien luz w wydatkach bieżących. To, że udało nam się ograniczyć wydatki też na płace w ramach samego urzędu i przypomnę tylko o tym, o czym już wspomniałem, czyli redukcji zatrudnienia, to nam pozwala na to, żeby faktycznie
kreować odpowiedzialną politykę płacową w urzędzie, czyli podejmować dzisiaj decyzję o wzroście płacowym takim, który nie będzie zależny od tego, czy zdejmiemy środki z takiej inwestycji, bowiem tutaj też trzeba zaznaczyć, że i Państwo po tych latach doskonale wiecie pracy w samorządzie, że nie można absolutnie mieszać środków inwestycyjnych z wydatkami bieżącymi, a wydatki na wynagrodzenia mają charakter wydatków bieżących, a nie wydatków inwestycyjnych. Więc jak najbardziej jeszcze raz chcę powiedzieć, że jeżeli uda nam się wypracować, czy jeżeli wypracujemy kolejne przedsięwzięcia, które będą nam zwiększały dochody miasta, jednocześnie nie zakłócą też bilansu i rozwoju miasta w kontekście wydawania środków inwestycyjnych, ale też utrzymaniu wskaźników, w tym maksymalnego wskaźnika zadłużenia i wielu, wielu innych, to będziemy oczywiście to rozważać. Natomiast też proszę przyjąć jedną rzecz do swojej wiadomości, że to nie Witko decyduje o tym, kto ile zarabia w Urzędzie Miasta, tylko decydują bezpośredni przełożeni pracowników, którzy tak naprawdę, no chyba, że mamy sytuację taką, jaką mieliśmy w pierwszej podwyżce ubiegłego roku, mianowicie taką, że jest pula do wynagrodzenia dla wszystkich, plus podzielony na pulę, którą dzielili po prostu dyrektorzy, to oni wiedzą, w jaki sposób, przepraszam, pracownicy się angażują, bo oni z nimi współpracują na co dzień, każdego dnia i nie tylko w dni pracy, ale również wiem, że wielu pracowników pracuje po godzinach pracy czy w weekendy, nie odbierając godzin, czy nawet nie roszcząc sobie innych roszczeń w związku z tym swoim zaangażowaniem ponad to, co wynika z ich obowiązków. W związku z tym proszę mi wierzyć, że też reagujemy na żywo. To jest kwestia wynagrodzeń, jest materią cały czas żywą. Jeżeli dyrektor konkretnego wydziału czy kierownik zgłaszają taki wniosek, bo widzą ponadprzeciętne zaangażowanie danego pracownika, to też takie podwyżki mają miejsce w trakcie całego roku. Jak również też kwestie związane z podnoszeniem swoich kwalifikacji, również tych urzędniczych, czyli kwestie związane z awansami, za którymi również idą inne wynagrodzenia. Więc to jest problem dość mocno złożony i myślę, że tak jak słusznie wcześniej zostało to podkreślone, nie zostanie on na pewno rozwiązany przesunięciem 1 miliona czy 2 na jednej sesji, bowiem jest to skutek ciągły. I to jest ta różnica, o której do pana Michała właśnie mówiliśmy. A teraz poproszę pani Marzena Popowska. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja na komisji wstrzymałam się od głosu. Dlaczego? Dlatego, że potrzebna była większa, szersza informacja. I ta informacja pojawia się dzisiaj i szanowny panie Michale Kucharski, no nie możemy przejść do głosowania tak bezkrytycznie, kiedy nie mamy wielu danych, a te dane no, na tamtą chwilę były nam nieznane. W tej chwili mamy szerszy obraz tej całej sytuacji. Bardzo cieszę się, że pan prezydent zechciał porównać ten okres 2014-2022, bo jasno z tego wynika, że za rządów PiS wynagrodzenia minimalnej wzrosły, proszę państwa, prawie 80%. Z 1680 zł do kwoty 3010. Tylko moje pytanie jest w tej chwili do pana prezydenta, bo pan radny Witczak tutaj wskazał jedną grupę. Grupę urzędników Urzędu Miasta. Natomiast mnie interesują wynagrodzenia pracowników jednostek również podległych Urzędowi Miasta. Czy pracownicy
zarówno Urzędu Miasta, jak i jednostek podległych mają zagwarantowane wynagrodzenie minimalne, które dzisiaj stanowi kwota 3010 zł. I to jest dla nas interesujące. To, co, o czym rozmawialiśmy, i tutaj zarówno kolega Krawczyk mówi o wskaźnikach, o przesunięciach, no należy się rzeczywiście głęboko zastanowić, czy na tą chwilę, w tym momencie możemy tego dokonać. Czy niepotrzebna jest głębsza analiza i w perspektywie, po analizie, po wyliczeniach, podejść do tego tematu bardzo poważnie, żeby móc dokonać takich regulacji. Ja jestem za tym, żeby pracownicy byli godnie wynagradzani za swoją pracę. Zawsze stałam na takim stanowisku, piastując również funkcję przewodniczącej związków zawodowych, i dla mnie pracownicy i godna praca i płaca były takim priorytetowym zadaniem w realizacji tej mojej funkcji. Dlatego też ja doskonale rozumiem, że musi być równowaga pomiędzy tym budżetem, który jest na tą chwilę uchwalony, a również wynagrodzenia, żeby szły proporcjonalnie z roku na rok w górę. Więc dla mnie potrzebna jest taka informacja, o której już wspomniałam, czy wszyscy pracownicy mają zagwarantowane to minimalne wynagrodzenie w pensji zasadniczej. I jestem za tym, że jeżeli nie ma tego, to jak najszybciej należy wyrównać te wynagrodzenia i po analizie myślę, że w ciągu najbliższego okresu tego dokonać. Bardzo dziękuję za to. Odpowiem od razu. Dziękuję bardzo Pani Radny. Pan Prezydent chciał się też do tego odnieść. Proszę bardzo, Panie Prezydencie. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo to też myślę wszystkim umknęło, a nie wiem, czy jest drugi taki urząd, czy jest drugie takie miejsce w Polsce. Chcę przypomnieć Państwu, że decyzję o podniesieniu najniższej krajowej podjęliśmy nie w momencie, kiedy rząd zapowiedział podwyżkę od 2022 roku, tylko podjęliśmy dokładnie w tym momencie, kiedy rząd to zapowiedział. Więc tak na dobrą sprawę ci pracownicy, którzy byli zatrudnieni na najniższej, byli in plus już rok wcześniej, niż rząd zapowiedział wejście w swoim programie tej najniższej krajowej na poziomie 3010 zł, bo od roku już taka najniższa pensja u nas funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej ja też pod ten głos Pani Radnej Popławskiej się podpisuję, bo jak najbardziej to nie wymaga zawarcia wniosku, który się mieści w trzech linijkach, tylko wymaga szerszej analizy, szerszej dyskusji i myślę, że to za głosem Pana Cezarego Krawczyka powinniśmy pójść i naprawdę rozmawiać to, ale w szerszym, jak to się mówi, kontekście, nie tylko, że dzisiaj złożymy wniosek na szybko, nieprzemyślany, nie do końca policzony. Pan Radny Piotr Kucharski. Dziękuję Panie Przewodniczący. Przepraszam za głos i nie wiem, jak będzie mnie słychać, bo korzystam z innego urządzenia. Dobrze słychać. Chwilową awarię. Odpowiem może na początek Panu Cezaremu Krawczykowi. Jeżeli policzymy 170 pracowników przez 12 miesięcy razy 500 zł brutto, daje nam to kwotę 1 020 000. Więc to myślę, że wyczerpuje tutaj Pana pytanie, jak to jest policzone. Jeżeli będzie Pan miał więcej pytań, to zapraszam, proszę pisać. Wracając do porównania, które tutaj sobie zrobiliśmy, z danymi jest tak, że trzeba je sobie porównać szeroko. Jeżeli nałożymy to na dane GUS-owskie, to faktycznie minimalne wynagrodzenie wzrasta nam o 80%, ale porównując te dane, które podał prezydent, rozjeżdża nam się średnie wynagrodzenie z tym, co jest u nas w urzędzie. I teraz tak, co podaje GUS? 2014 rok to jest 3783. Do średniego wynagrodzenia w urzędzie 3500, 3509, taka kwota padła. Jest to różnica 7,9%. Ale gdy wynagrodzenia teraz porównamy, średnie wynagrodzenie w urzędzie 5100 do średniej GUS-owskiej z listopada 6022, to już mamy przepaść 18%. Państwo w ten sposób, tak, doprowadzają do pewnej katastrofy, więc jeżeli Państwo nie potrafią sobie zestawić prostych danych, to jest taki obraz, że wszystko jest w porządku. Nie jest w porządku. Mało tego.
ludzie na wyższym szczeblu zaczynają zarabiać jeszcze mniej. Więc podsumowując, z danych GUS-owskich wychodzi nam obraz, że w naszym urzędzie zarabia się coraz gorzej na wyższych szczeblach, tak? I tu jest przestrzeń do dyskusji. Co do tego miliona, można go też znaleźć w oszczędnościach, w niewykonaniach, można też go znaleźć w rezerwach na wcześniejszą spłatę pożyczek. Naprawdę możliwości jest dużo. Pani skarbnik, jeżeli ma obiekcje, może nam powiedzieć, zasugerować, że na przykład oszczędności, które mamy z poprzedniego roku, albo na przykład wcześniejsze spłaty kredytów, a przypominam, że spłata kredytów jest z dochodów bieżących. A przypominam, że dochody bieżące można właśnie konsumować na wynagrodzenia. Podsumowując, naprawdę prosto można je konsumować inaczej, mogą Państwo nam pomóc, natomiast dysproporcja w wynagrodzeniach jest widoczna po zestawieniu z danymi GUS-owskimi. I jeszcze jedna rzecz, bo pisałem też do Ministerstwa Pracy. Dodatek stażowy, Szanowni Państwo, w Tomaszowie, zapisane niezgodnie z przepisami. Przypominam, 20% dodatek stażowy w tej chwili to jest minimum 602 zł, a cały czas dostaje paski, na których dodatek jest 400 zł. Mówimy o 20%. 450 zł. Jest dużo rzeczy i dużo przestrzeni do poprawy, tak? Więc apeluję, żeby porównywać te dane ze średnią wynagrodzeń, a nie co się stało u nas w Tomaszowie. To co się stało? Ci, co zarabiali mało, zarabiają trochę lepiej, a ci, co zarabiali więcej, ich podwyżki są naprawdę mikroskopijne. Dziękuję. Bardzo panu radnemu. Zgłaszał się, kto z Państwa się teraz zgłaszał? Bo nie, ja się zgłaszałem, czekam. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że chcecie Państwo szczegółowych analiz. Już częściowo kolega radny Piotrek Kucharski odpowiedział na pytanie pana Krawczyka. Natomiast nie wiem, czy Państwo pamiętacie, wtedy jak uchwalaliśmy podwyżki dla radnych i dla prezydenta, to nawet nie było ich w budżecie. Wtedy to my pytaliśmy, jakie są konsekwencje długofalowe. Z Państwa nikt nie miał wątpliwości, żeby podnieść rękę za podwyżkami dla radnych, prezydenta i kierownictwa. Więc naprawdę, słuchając tego, co Państwo mówicie, mam wrażenie, że chcecie zagarnąć tylko do siebie, a nie myślicie o zupełnie o innych. I pozwolicie Państwo, ponieważ prezydent mówił o średnich wynagrodzeniach, które są bardzo nie ukazujące rzeczywistości. Dlatego ja odczytam, jakie są wynagrodzenia otrzymane przez pracowników miasta w kwotach netto z pominięciem osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. I tak, w poszczególnych jednostkach. Biuro Rady Miejskiej, tam są dwa etaty, średnia 2432, mediana 2432. Biuro Komunikacji Społecznej i Informatyzacji, dwa etaty, mediana 3155. To są dane na miesiąc grudzień. Kancelaria Prezydenta Miasta, dwa etaty, mediana 3084 zł. Referat Budżetu i Analiz Finansowych, cztery etaty, mediana 2931. Urząd Stanu Cywilnego, 3,5 etatu, średnia 2903 zł, mediana 2787 zł. Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami, 15 etatów, średnia 3258, mediana 3493. Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli. Etatów 5, średnia 3392 zł, mediana 3429 zł. Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej, 5 etatów, średnia 3397 zł, mediana 3429 zł. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, 8 etatów, średnia 2886 zł, mediana 2870 zł. Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej, 7 etatów, średnia 3024 zł, mediana 2983 zł. Wydział Finansowo-Księgowy, 16 etatów, średnia 2969 zł, mediana 3011 zł. Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej, 20
6 etatów, nieco ponad 26 etatów, mediana 2678 zł. Wydział organizacyjno-prawny 6 etatów, średnia 3370 zł, mediana 3293 zł. Wydział podatków i opłat etatów 14, średnia 3034 zł, mediana 3006 zł. Wydział rozwoju, inwestycji i klimatu 22 etaty, średnia 3140 zł, mediana 2986 zł. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 7 etatów, mediana 2766 zł. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu 9,4 etatów, mediana 3032 zł. Szanowni Państwo, i to właśnie na podstawie tych danych powinniśmy podejmować decyzję, czy patrząc na te zestawienia kwot netto, patrząc, do czego doprowadził, tak jak tu pani Marzanna powoływała się, że wzrosły wynagrodzenia za rządów PiS-u, bo tak pani przywołała. Proszę zwrócić uwagę, o ile wzrosły opłaty w domach. Ile mieszkańcy muszą dołożyć w opłatach za prąd, za gaz, ile muszą dołożyć w sklepie. Ja rozmawiałem z pracownikami Urzędu Miasta. Te podwyżki, które zostały zaproponowane w tym roku i które, tak jak pan prezydent powiedział, zostały już podpisane, one nawet nie zapewniają wyrównania. A co dopiero mówić o jakiejkolwiek podwyżce. Więc naprawdę, szanowni państwo, nie przekłamujcie rzeczywistości, nie stworzyliście taką atmosferę tylko po to, żeby znaleźć usprawiedliwienie na to, że nie będziecie głosować za tym wnioskiem. To jest ohydne, to jest wręcz okropne, że próbujecie w ten sposób uzasadnić pracownikom, że wy no, tak naprawdę chcecie, ale no, wniosek był zły, to nie mogliśmy. No przecież, no, czy naprawdę uważacie, że tego nie widać, że tego, ja przed chwilą dostałem wiadomości od pracowników urzędu, że jest im przykro, że coś takiego pada, że coś takiego mówicie. Nie róbcie tego. Oczywiście podtrzymuję wniosek i bardzo proszę o przegłosowanie. Ja na sesji budżetowej osobiście prosiłem panią skarbnik o przygotowanie i policzenie tego w uchwale budżetowej. Na komisji spraw społecznych prosiłem o to również, nawet jest to, mam nadzieję, zaprotokołowane panią skarbnik. Nie zrobiliście nic poza tym, że przygotowaliście dzisiaj się na sesję tylko z linią obrony. Tylko z linią obrony, która by uzasadniała to, że po prostu nie chcecie podjąć tej decyzji. I jeżeli mówicie, że chcecie rozmawiać o podwyżkach, to proste zestawienie. Średnio to jest 500 zł brutto dla pracownika. Czy to jest dużo? Panie radny Krawczyk, czy to jest dużo? Jakich więcej potrzebuje pan analiz niż te, które przedstawiłem? Nie próbujcie uzasadniać w ten sposób i nie próbujcie oczyszczać sobie rąk. To my jako radni podejmujemy decyzję. To my jesteśmy za to w pełni odpowiedzialni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Te dane oczywiście pan radny podał z grudnia, nie ze stycznia. Teraz tylko ze stycznia one już są inne. Z grudnia to są dane i powiedziałem z radny Krawczyk, bo ja chciał zabrać później panią senatorze. Więc podałem. Proszę państwa, ja nie będę wdawał się w tą polemikę, bo ona jest, no wydaje mi się, tutaj ostatnia wypowiedź pana radnego Witczaka właśnie pokazała prawdziwe intencje wasze tutaj, jaki macie zamysł. Panie radny Witczak, każdy ma prawo do swojej oceny i nazywanie czegoś ohydnym nie bardzo sobie życzę po prostu. Wie pan, jako kolega z radnym, proszę hamować język. Pan przed chwilą powiedział, że robimy to jakąś teorię spisku i działamy ohydnie pod publikę i tak dalej. Wie pan co? Zostawię bez komentarza. Panie radny Michale Kucharski, proszę mi podać w pana wypowiedzi jeden przykład, gdzie przesunęliśmy kwotę 1 000 000 zł w budżecie miasta na podstawie ustnego wniosku na sesji. Proszę mi jeden. Pan mówi, że przesuwaliśmy, robiliśmy i tak dalej. No, ja nie chcę mówić tutaj, jak wielu ludzi mówili, że może brak doświadczenia było.
oczywiście konkretny wniosek, przesunięcie pieniędzy na sesję. Nie ma, to musiał być wniosek napisany formalnie, czy przez prezydenta, czy przez kogoś, a nie wniosek w formie ustnej, w zasadzie go nie ma. To po pierwsze. Panie Piotrze Kucharski, wie pan co, ja panu zazdroszczę, jeżeli analizy pana ekonomiczne sprowadzają się do podzielenia kwota 1 miliona przez liczbę pracowników i pan radny Witczak również mówi, że to jest odpowiedź na moje wątpliwości, to wie pan co, nie wiem, no może jakieś dodatkowe szkolenia w zakresie finansów publicznych by może tutaj były cenne. Natomiast panie radny Witczak, bardzo proszę na przyszłość, to już mówię publicznie, słuchają nas mieszkańcy miasta, wyrażanie właśnie, wie pan, ohydnych jakichś intencji i tak dalej. Wie pan, co pan powiedział? Nie wiem, pan sobie nie zdaje sprawy chyba z tego, w tej chwili, z tej swojej wypowiedzi. Mówimy o jednym. Proszę pana, ja mówiłem o tym, żeby zrobić to porządnie. Zrobiliście to źle. Składacie wniosek ad hoc, nieprzygotowany, niewyliczony. Jedynym waszym wyliczeniem jest podzielenie kwoty przez liczbę pracowników. Padało tutaj, a pracownicy obsługi. A jakie to będzie miało skutki? Przecież wiecie państwo, że musimy bilansować z własnych dochodów własne wydatki, bieżące wydatki, dopiero wtedy możemy mówić o inwestycjach jakichkolwiek. Jeżeli tego nie ma, no to wie pan, to tak jak prezydent w fragmencie powiedział, to nie jest skutek na dzisiaj, że wydamy 1 000 000 zł. To rzutuje na kolejne okresy, na kolejne możliwości. Mój wniosek dotyczył tylko i wyłącznie wniosku, żeby ten źle przygotowany, nie napisany, nie przemyślany do końca, nie co do intencji, bo ja intencje podzielam, które pan nazwał ohydne, ale ja akurat podzielam tu pana intencje. W tym momencie też jestem urzędnikiem samorządowym i wiem, jakie są pensje w samorządach. Mówiłem tylko o tym, żeby ten wniosek po prostu przesunąć, dać możliwość komisji budżetowej, która jest od tego, do przeanalizowania tego wszystkiego. Rozmawiał pan z komisją budżetową? Czy z kimkolwiek innym? Rozmawiał pan z kolegami. Jest tu polemika polityczna się wywiązała, że koszty gazu wzrosły i tak dalej. Oczywiście każdy ma swoje jakieś tutaj oceny tej sytuacji. Natomiast tu mówimy o konkretnym przesunięciu budżetowym. Mój wniosek dotyczył tylko i wyłącznie tego, żeby pana wniosek przesunąć. Bo wie pan, jeżeli pan mówi, że tak ohydnie się umówiliśmy, jak pan powiedział na tym, to ten wniosek przepadnie. To pan robi na złość tym pracownikom Urzędu Miasta. A ja chcę po prostu pomóc, przeanalizować, może nie taka kwota, może inna. Bo pan mówi, że się spisek zrobiliśmy taki, żeby po prostu to uwalić dzisiaj. No dobra, no i nawet jeżeli jesteśmy tacy podli i tak nie kochamy mieszkańców Tomaszowa i pracowników urzęda, to uwalimy to. No i co pan zyska? No to, że pan w tej chwili nas nazwał, że działamy ohydnie i niskie pobudki nam zrobił. Wie pan co, ja wielokrotnie pana wysłuchiwałem już wcześniej. Wiele pana poglądów podzielam, bo przecież pan doskonale o tym wie. Natomiast wie pan zaczyna wkraczać w pewną jakąś taką trochę frazeologię, no, którą ja nie akceptuję. Dziękuję. Panie przewodniczący, ponawiam wniosek, żeby po prostu, nie wiem, czy w głosowaniu, czy przez aklamację, czy w jakiej to jest, zostawiam do pana ocenie, ale po prostu zdjąć ten wniosek. Nie głosować go dzisiaj, bo jest ryzyko tego, że w tych emocjach, w tego typu opiniach ten wniosek po prostu przepadnie. Myślę, że on jest wart po prostu przedyskutowania i rzetelnego podejścia, nie na zasadzie jednego dzielenia, panie Piotrze Kucharski, który pan mi wyjaśnił, bo wie pan, stawia mnie pan jak troszeczkę takiego, no, ucznia może pierwszej klasy, który nie umie dzielenia wykonać. Umiem dzielenie wykonać, tylko że to tak nie chodzi po prostu, tak to nie jest po prostu. I pan pewnie o tym wie, a jak pan nie wie, to proszę doczytać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu. Przepraszam bardzo za pewne emocje, ale wie pan, ohydne działanie, które publicznie na oczach. Ja nie, ja celowo wysłuchiwałem osoby najbardziej trafione w te emocje. Bo to dosłownie ta wypowiedź z tym słowem ohydne jest nie na miejscu, panie radny Adrianie, i bardzo upraszam państwa wszystkich o naprawdę o trzymanie tego języka na jakimś poziomie, bo jesteśmy radnymi, wysłuchają nas mieszkańcy. Chciałbym, żeby nie odbierali nas jako gdzieś grupę kłócących się radnych, bo nie o to chodzi. I panie Piotrze Kucharski, faktycznie, no analiza taka, którą pan przedstawił, podzielenie, to co pan Krawczyk, to nie jest analiza, którą pan wielokrotnie w wielu sytuacjach przedstawiał, i to nie o taką analizę chodzi. Szanowni państwo, ja upraszam państwa, żebyśmy do jakiegoś konsensusu doszli, bo nieskończoność możemy dyskutować i to nie wiem, kiedy będzie koniec. Niechby dla tych pracowników faktycznie coś wypracować, ale niech to będzie w sposób, tak jak pan Cezary proponuje. I byłoby to miało sens i jakąś logikę w tym wszystkim. A tak to zagłosować tylko po to, żeby zagłosować, to chyba nie o to chodzi. Pani radna Urszula Serny, pan Jarosław Watrowski i pan Piotr Kucharski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, jeżeli wniosek będzie poddany głosowaniu, Klub Radnych Komitetu Wyborców pana Marcina Witko nie poprze tego wniosku. Nie dlatego, że się nie zgadzamy, tylko dlatego, że wobec wyjaśnień, które przedstawił nam kolega radny Krawczyk, kolega Baborski, przede wszystkim pan prezydent, wyjaśnione zostały również kwestie dotyczące wcześniejszych lat, przyszłości, rozliczeń finansowych, jak również wobec wypowiedzi pani Marzanny Popławskiej, wniosek ten nie zostanie przez nas poparty. Oczywiście podwyżki płac, tak jak w każdym sektorze jednostek budżetowych, są potrzebne dla każdego mieszkańca również. Natomiast nie możemy tego robić w sposób chaotyczny, nieprzemyślany. Złożenie wniosku, poddanie wniosku pod analizy, o czym wspomina i sugeruje pan Krawczyk, owszem, winno mieć miejsce i na podstawie ostatniej wypowiedzi pani skarbnik wiemy, że takie analizy są dokonywane i zobowiązała się pani ostatnio, że wkrótce nam je przedstawi po pierwszych dwóch czy trzech miesiącach tego roku, a zatem oczekujemy. Ponadto chciałam jeszcze tutaj przychylić się również do prośby pani Marzanny Popławskiej, że my tutaj, drodzy radni, nie walczymy tylko o podwyżki, walczymy w cudzysłowie dla pracowników Urzędu Miasta. To są również rzesze ludzi, jednostek podległych pod Urząd Miasta, gdzie również tam te płace od lat były bardzo niskie i pracownicy przychodzą do nas, proszą o nie. Natomiast wszystko zawsze jest zgodnie z planem, zgodnie z analizami finansowymi wprowadzane i zostańmy na tym etapie, żebyśmy sobie sami nie stworzyli chaosu w naszym systemie finansowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Batorski Jarosław i później pan Piotr Kucharski. Ja bym prosił bardzo o przemyślenie również pana Adriana na temat tego wniosku, aby on naprawdę miał sens i byśmy wszyscy jesteśmy gotowi, tak jak słyszycie państwo, do jakichś głębszych refleksji z tego wszystkiego i analiz, rozmów, ale niech to ma jakoś naprawdę sens. No, bardzo proszę, panie Jarku. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Na początku moja uwaga do pana radnego Adriana Witczaka. Ja pamiętam, pan radny kilkukrotnie posiłkował się takim pojęciem zwanym mową nienawiści. No i niech pan się zastanowi, czy ktoś w ostatnim czasie w naszych warunkach samorządowych wprowadza więcej mowy nienawiści, stwarza do niej przestrzenie, zachęca do niej, podsyca ją niż pan. Naprawdę. Te pana wrzutki frazeologiczne, one oczywiście nie są przypadkowe. Ja wiem, że to ma służyć temu, żeby wzniecać emocje, ale naprawdę tutaj apeluję i proszę, nie dążmy do tego, no, nie podążajmy tą drogą, która służy skłócaniu, sianiu zamętu, budujmy, a nie niszczmy, naprawdę. Oczywiście tutaj kolejne pytanie, które się rodzi, czy gdyby pan radny Adrian Witczak usłyszał kiedyś od któregoś z dyrektorów prezentujących projektu uchwał takie uzasadnienie, jak przedstawił pan radny Piotr Kucharski, czy naprawdę uznałby pan, że to tym 1 200 000 to sobie podzielimy, można zaokrąglić, I to już wszyscy wiemy, o co chodzi. Oczywiście nie uwzględnił pan radny też pochodnych, ZUS-u, podatków. I czy pan radny Adrian Witczak by coś takiego uznał za szczegółową odpowiedź? No śmiem wątpić, oczywiście rozumiejąc pana radnego Piotra Kucharskiego, który po prostu chciał supportować i ratować mniej doświadczonego kolegę w tych sprawach, mniej biegłego. No tak, tak zakładam, tak mi się wydaje. I rozumiem, jest to jakby intencja, jakby tutaj pan radny zapewne sobie jakoś gdzieś tą wizję zbudował i pan radny Piotr Kucharski zapewne, gdyby mu dać głos i gdyby dać mu chwilę czasu, to pewnie by jakoś to potrafił rozdysponować. No tylko, że to powinien zrobić przedstawiający taki wniosek i powinien zrobić to na wstępie. To, szanowni państwo, no to się nie godzi. No i zamiast rozmowa o poważnych kwotach, mówimy o poważnym przesunięciu na 1 000 000. I do czego doszliśmy? Doszliśmy do dzielenia, doszliśmy do mowy, do tej tak zwanej, nazywanej przez pana radnego, tego co pan radny nazywa mową nienawiści, właśnie siania zamętu, skłócenia. No szanowni państwo, odejdźmy od tego. Tak jak pan radny Cezary Krawczyk mówił o tym, że jest zwolennikiem polityki kontynuowania i poważnych rozmów na temat podwyżek, tak i pewnie wszyscy jesteśmy, ale powiem szczerze, dostałem kilka wiadomości w tym czasie, nawet od osób, które pracują w urzędzie i to na niskim szczeblu. Jedna z tych wiadomości wyjątkowo mi
utkwiła, bo jedna z osób napisała, no jeszcze nie zwariowałam, żebym nie była za podwyżkami dla siebie, ale to co teraz widzę, to mi się w głowie nie mieści. Czemu ma to służyć? Chyba chodzi o to, żeby zaszkodzić, a nie żeby pomóc. No i trudno mi z wypowiedzią tej pracownicy Urzędu Miasta na niskim szczeblu się nie zgodzić. Szanowni Państwo, rzeczywiście opuśćmy emocje. Do Pana Radnego taka uwaga, żeby właśnie, bo powiedział, użył Pan Radny takiego określenia, że chcemy wszystko zagarniać dla siebie. Właśnie trudno nie odnieść wrażenia, że to Pan Radny chce tą uwagę zagarniać dla siebie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Panie Radny, my tu mamy, może powiem strasznie górnolotnie, budować miasto, a nie tylko sympatię na Facebooku. Naprawdę, to są dwie różne rzeczy. Zachęcam do refleksji, proszę o odejście od tego wniosku, a jak najbardziej popieram kwestię prowadzenia polityki podwyżek dla naszych urzędników, nie tylko dla urzędników, również dla pracowników jednostek podległych. Na to zwróciła uwagę pani radna Marzanna Popławska, ale w trybie właściwym, a nie w trybie wrzutki, żeby zagarnąć całą uwagę dla siebie. To nie o to chodzi. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Kucharski. Dziękuję Panie Przewodniczący. Najpierw odpowiem Panu Cezaremu. Pan jako były i prezydent i wójt, wiem, że był w stanie szybko to policzyć, ale proszę wziąć też pod uwagę, że oglądają nas mieszkańcy i dla mieszkańca 1 000 000 zł to jest dużo, a 500 zł brutto to jest już wymierne i daje pewien obraz. Jestem zaskoczony, że tutaj kolega Batorski nie wie, że zawsze rozmawiamy o brutto, nigdy przy pieniądzach nie rozmawiamy o netto, więc pozwoli Pan, że w ogóle nie będę tego komentować, tak? Obśmieję to trochę. Szanowni Państwo, ja przypomnę może, że w tej chwili dysproporcja średniego wynagrodzenia w naszym urzędzie do średniej GUS-owskiej to jest 922 zł. W 2014 roku, jak prezydent obejmował urząd, ta dysproporcja wynosiła 274 zł. Ja rozmawiam tylko z Państwem i wyłącznie o tym, żeby nie doprowadzić do katastrofy, czyli sytuacji, w której nie możemy pozyskać specjalistów. Bo to, że nam najniższe wynagrodzenie rośnie, to każdy o tym wie, ale problem jest w środku, tak? Czyli kierownicy, dyrektorzy. Na samej górze rozwiązaliśmy problem wynagrodzeń, tak? Natomiast no, 500 zł brutto, to w jednym na przykład przypadku będzie 350 zł, w drugim przypadku będzie to 300 do ręki, a w innym 280, to zależy od progów podatkowych. Nie wchodźmy w duże szczegóły, bo ta dyskusja będzie trwała godzinami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że ta dyskusja już powoli, jak widzę Panie Jarku, powinna dobiegać końca. Ja jeszcze Pana Mecenasa jeszcze raz poproszę, czy naprawdę my tak skromny ten wniosek złożony przez Pana Adriana Biszaka, my w ogóle powinniśmy procedować, chyba że tak naprawdę dla logiki i po tych głosach wypowiedzi radnych, myślę, że Panie Adrianie, byłoby stosowne, że Pan ten wniosek wycofałbyśmy, a przeszły w sposób taki przyzwoity do opracowania i wypracowania jakichś na kolejnych, najbliższych po prostu komisjach, sesjach, żeby to miało sens i faktycznie uczyniło dla pracownika jakąś korzyść, bo dzisiaj sam Pan może przewidzieć efekt końcowy, jaki będzie, więc myślę, że nie o to chyba chodzi. No. Panie Mecenasie, jak mogę jeszcze zanim Panu Jarkowi oddam głos, czy mimo tego ten wniosek powinniśmy głosować, mimo że on narusza naszą dyscyplinę trochę? Panie Mecenasie, proszę. Szanowni Państwo, zwróciliście Państwo uwagę na niedopracowanie samej propozycji, a my na samym początku tej dyskusji wskazaliśmy na niedoskonałość wniosku, na trudność procedowaniu, ale tak jak powiedziałem, Państwo możecie zgłosić każdy wniosek, każdy będzie głosowany. Jedna z koleżanek radnych powiedziała o stanowisku klubu po prostu. I tak to się skończy, jeżeli ten wniosek zostanie cały czas poddany pod głosowanie z innych powodów niż wspominacie, ale Państwo będziecie jakąś decyzję musieli podjąć, tak? Dopóki wniosek jest, prawda? Jeżeli wniosek zostanie wycofany, no to wtedy możecie Państwo wrócić do tej dyskusji, którą sami zaczęliście, idzie w dobrym kierunku, ale procedowanie tego konkretnego rozwiązania no naprawdę nie spełnia standardów dobrej legislacji i proponowania prawidłowych wniosków do głosowania. Oczywiście, ma Pan rację. Panie Jarosław, dziękuję Panu, Panie Mecenasie, Panie Jarosław Batorski. Ja już tylko króciutko do Pana Piotra Kucharskiego. Oczywiście to każdy ma świadomość, że jest to brutto. Natomiast, Szanowni Państwo, zwróćmy uwagę na to, jeśli Pan Radny Adrębiczak chciał się przygotować do czegoś, to na przykład potrafił metodologicznie zapoznać się dokładnie z kwotami netto, ile jest w każdym wydziale, potrafił to zrobić precyzyjnie, dokładnie, szczegółowo.
a nagle tutaj ten wniosek, musimy rozmawiać właśnie o nim w taki sposób, musimy sobie jakby mówić, co jest oczywiste, co nie jest oczywiste i tu już tych dokładnych wyliczeń nie ma. Nie ma wyliczenia, ile to będzie netto, ile będzie jakby na konkretne pochodne, tylko no przyjmujemy, że no to przecież jest oczywiste. No jest oczywiste, ale widzimy, że kolega Adrian w jednej kwestii potrafił metodologicznie szczegółowo przedstawić, a wniosek jest wrzucany ad hoc. No tutaj naprawdę myślę, że nawet wszyscy urzędnicy Urzędu Miasta chyba widzą, jakie intencje temu przyświecają. Myślę, że naprawdę warto zejść z tej drogi, żeby nam wszystkim się lepiej współpracowało i żeby również lepiej i efektywniej korzystać z pracy tych urzędników, lepiej ją wspierać, a również w niedługiej perspektywie wspólnie wypracowywać rozwiązania na drodze jak najbardziej efektywnej i korzystnej dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych polityki podnoszenia płac. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Pawłowski. Dwa słowa. Ja też proszę o głos. Pani Pawłowski i pani Barbara Klatka i myślę, że przynajmniej państwo byśmy zamknęli dyskusję, chyba że pan radny wycofa wniosek, jeżeli nie, to byśmy przeszli do głosowania po prostu, żeby nie przeciągać. Pan Michał Karski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja właśnie w tej kwestii, jakieś dwie czy trzy sesje temu pan radny Witczak złożył wniosek o przerwę. Pan przewodniczący stwierdził, że patrząc po minach radnych, ta przerwa jest niepotrzebna. Wniosek radny Witczak składał jakieś przesunięcie budżetu. Panie Cezary Krawczyk, ja rozumiem, że 1 000 000 złotych to jest dużo, ale kwota dotyczy dużej ilości pracowników przez cały rok, tak? Stąd taka kwota dużo urosła. I pierwszą kwotą, jak sobie przypominam, którą głosowaliśmy po 8 wniosku, było 500 tysięcy, czyli połowa tej kwoty. Uważam, wniosek został złożony i pan przewodniczący powinien go dać pod głosowanie, chyba że zostanie wycofany, ale jak na razie wycofany nie został. Także ja uważam, że dążmy ku temu, żeby ten wniosek odgłosować. Co do opinii pracowników, panie radny Batorski, no to pan powiedział, że na pewno urzędnicy wszystko. Nie wiem, czy pan czyta ich w myślach, bo ja nie wiem, czy oni wszyscy mają jednakową opinię, tak jak pan powiedział, panie radny Batorski. Ja też spotykam się z innymi opiniami, jak rozmawiam z ludźmi, a Tomaszów jest mały, każdy na pewno zna kogoś w urzędzie i każdy na pewno z kimś można na ten temat porozmawiać. Także panie przewodniczący, ja uważam, że należy dążyć do odgłosowania wniosku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie radny, pan mnie nie musi uświadamiać, czy wniosek jest wycofany, czy nie, bo ja to doskonale obserwuję i wiem, że skoro nie jest wycofany, to musi konsensus być taki, że musimy go przegłosować. Ja to doskonale wiem, nie musimy gdzieś tego powielać. Pani Barbara Klatka, proszę bardzo. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja chciałabym się odnieść tutaj do głosu radnego Jarosława Batorskiego. Kolejny raz pan radny tutaj zarzuca Adrianowi Witczakowi populizm, jakieś wrzutki, pan prezydent o tym, że to jakieś rozmowy polityczne, to nie tak. I bardzo bym prosiła, żeby, i wtedy to jest w porządku, że pan cały czas, no nie pierwszy raz, bo już któryś raz z rzędu, zarzuca pan populizm, zarzuca pan jakieś wrzucanie nieprzemyślanych jakichś wniosków. Naprawdę też prosiłabym, żeby pan trochę ostrożniej tu z tymi ocenami, bo to jest trochę nie w porządku, naprawdę. Panie przewodniczący, nie słyszymy pana. Mikrofon jest wyłączony. Przepraszam, bo mikrofon miałem wyłączony. Proszę bardzo, pan radny Bartowski. Ja tylko ad vocem do pani radnej Barbary Klatki, którą niezwykle cenię jako osobę, niezwykle cenię jej doświadczenie jako samorządowca i postawię pytanie, które pewnie pozostanie pytaniem retorycznym, bo też będę zapewne rozumiał, ale pani radna, a czy w obliczu tych postaw, takich zachowań, gdzie tak naprawdę dostajemy wniosek na 1 000 000 złotych w ostatniej chwili, nieomawiany, jest to budowane w aurze, w której pan radny mówi o tym, jacy jesteśmy ohydni, czyli buduje te linie podziału, buduje tę niechęć, wprowadza ten zamęt i te podziały. Czy naprawdę pani zdaniem łatwo powściągnąć takie oceny jak moja? Moim zdaniem nie jest łatwo, ale to pozostawiam już do refleksji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja też uważam, że wniosek o tak poważne przedsięwzięcie, o jakim Państwo mówicie, ja tu nie chcę używać tych słów populizm czy niepopulizm, ale powinien być naprawdę sporządzony rzetelnie i w sposób przyzwoity, tak abyśmy nie mieli wątpliwości, nad czym głosujemy. A dzisiaj to
widzicie Państwo sami, trzy linijki napisane i to jest moim zdaniem, no nie do końca tak. Szanowni Państwo, jeżeli z Państwa strony... Nie... Proszę bardzo. Wczoraj na Komisji Społecznej zadałam Pani Skarbnik pytanie. Ile wynoszą wolne, niewykorzystane środki? Oczywiście za rok 2021 jeszcze nie są policzone, to oczywiste, ale z 2020 to były 23 miliony. I z tego wnioskuje Pan Radny o zdjęcie 5 tysięcy i wprowadzenie do budżetu na podwyżki. Czy to jest tak poważny zabieg finansowy? Oczywiście, że wskaźniki się zmienią, ale nic się nie stanie budżetowi, proszę Państwa. Myślę, że pora Pan Radny Wiczek, proszę bardzo. Ja byłam... A przepraszam, Pani Elu nie widziała. Proszę bardzo, Pani Ela Przedbora i Pan Radbiczek. Jeśli mogę. Tożsamy wniosek, który dzisiaj złożył Pan Adrian Witczak, był głosowany na Komisji Spraw Społecznych i Rodziny. Przed głosowaniem pytaliśmy Pani Skarbnik o zasadność i czy w tym momencie no, nie wpłynie to właśnie to, co Basiu powiedziałaś, na wskaźniki, że to wymaga ponownego jakby przeliczenia. Więc ja jako przewodnicząca w imieniu radnych wszystkich, którzy się wypowiadali a propos tego wniosku, jak będą głosować na niego, wniosek był odrzucony 6 głosami przeciw i 3 za pana radnego Adriana Witczaka. I poprosiłam panią skarbnik o przygotowanie podwyżek, jakie miały miejsce w miesiącu grudniu i w styczniu. I żebyśmy do tematu podwyżek dla urzędników i podległych również no, kolejnych komórek, które jakby urzędniczych i do tematu mamy wrócić w lutym na Komisji Spraw Społecznych i Rodziny. Więc dzisiaj tak przysłuchując się tym wszystkim argumentom, które padły już z ust radnych i nie tylko radnych, były jakby omawiane szeroko i naprawdę nie chciałabym, żeby temat podwyżek dla pracowników był zamknięty dzisiaj, że my nie chcemy tych podwyżek i już, tylko chcemy się nad nimi pochylić i mieć wgląd do materiałów takich rzeczywistych, które ma przygotować Pani Skarbnik na następną naszą Komisję Spraw Społecznych i Rodziny. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Pana Dziabiczak. Jeszcze proszę o głos, muszę się odnieść do tego, co Pani Przewodnicząca powiedziała. Dziękuję bardzo. Elu, owszem, tak było, natomiast kiedy zadałam pytanie Pani Skarbnik o te wolne środki i powiedziałam, że to absolutnie nie będzie miało jakiegoś znaczącego wpływu na wskaźniki, to już tutaj kontrargument ze strony Pani Skarbnik nie padł, więc to nie była jakaś bardzo tutaj, że tak powiem, szeroka dyskusja na ten temat, więc to też nie jest tak do końca, bo Pani Skarbnik jednak już tutaj kontrargumentu nie miała. Dziękuję. Ja nie chcę bronić Pani Skarbnik, ale trudno tak z palca raz wysłać, jakie tu będą wskaźniki, ale myślę, że Pani Skarbnik doskonale odpowie. Proszę bardzo, Pani. Dziękuję. Szanowni Państwo, na Komisji Spraw Społecznych przedstawiłam Państwu, jakie skutki dla budżetu mają te zmiany. Wprowadzenie wolnych środków, owszem, w kwocie 23 milionów, ale część z tych środków już została wprowadzona do budżetu jako przychody, jako te środki, które nie zostały wykorzystane na różnego rodzaju projekty w roku poprzednim, one wchodzą po przychodach i są pokrywane wolnymi środkami. Więc tutaj te wolne środki absolutnie to nie kwota 23 milionów po tych wszystkich zmianach. Ponadto powiedziałam, że w tym roku wprowadziliśmy wolne środki w wysokości 600 tysięcy złotych. I że wprowadzenie wolnych środków do budżetu na pokrycie wydatków powoduje zmiany wyniku, powoduje deficyt i zmienia oczywiście nasze wskaźniki, zmniejsza nasze wskaźniki, indywidualny wskaźnik zadłużenia. I myślę, że Państwo radni powinni po prostu mieć taką wiedzę i świadomość, jak zmiany, które są tutaj proponowane do budżetu, jak one po prostu w tym budżecie będą wyglądały, jakie są skutki tych zmian. I oczywiście wprowadzenie miliona złotych do wydatków bieżących
które będą miały skutek i odzwierciedlenie w latach przyszłych, to znaczy, że w latach następnych my również musimy znaleźć środki na pokrycie tej kwoty. Wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Szanowni Państwo, chyba dyskusję kończymy i przejdziemy. Ja prosiłem. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja nie odniosę się do tych wypowiedzi, które tu padły, bo no, trudno by było się odnosić do takich emocjonalnych, zmanipulowanych wypowiedzi, więc po prostu od tego odstąpię. Natomiast podtrzymuję swój wniosek i pragnę zwrócić uwagę, że tak jak koleżanka Barbara Klatka powiedziała, to w żaden sposób nie rujnuje budżetu, bo jeszcze raz to podkreślę. Chcę, żebyśmy przesunęli kwotę 500 tysięcy złotych przeznaczonej, uwaga, na światełka świąteczne. Jeżeli jesteśmy w takiej kondycji finansowej, to chyba warto docenić pracowników, a nie przeznaczać w takim stanie na światełka świąteczne. Drugie 500 000 to jest kwota z wolnych środków. Rzeczywiście mamy trochę mniej niż 23 miliony, bo ostatnio na sesji wprowadzaliśmy również kwotę kilkuset tysięcy z wolnych środków. I tu absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie. Jasno wskazaliśmy źródło finansowania tego naszego wniosku. Proszę Państwa, w normalnej procedurze, gdyby rzeczywiście ta współpraca odbywała się w sposób który miałby sprzyjać rozwojowi miasta, to taki wniosek, który padł na sesji budżetowej, taki wniosek, który był dyskutowany i głosowany na Komisji Spraw Społecznych, powinien być szczegółowo przygotowany przez skarbnika miasta i przedstawiony do głosowania. Jeżeli nie, to my, głosując ten wniosek, po uzyskaniu jego akceptacji, pani skarbnik przygotuje stosowne zmiany do uchwały budżetowej i wtedy będziemy w całości głosować całą uchwałę budżetową. I tak to wygląda w samorządach. Ja, przygotowując się do tego, szczegółowo to sprawdziłem. Ja wiem, że próbujecie Państwo tutaj w jakiś sposób odwrócić uwagę, natomiast naprawdę już patrząc na to, jak pracownicy też przyglądają się naszej dyskusji, to się po prostu nie uda. Ja zaraz sformułuję ten wniosek i podtrzymuję go, natomiast patrząc po stanowisku klubu radnych Marcina Witko, jeśli on nie uzyska akceptacji, to chciałbym poinformować, że będę ponownie składał wniosek. Możecie Państwo przedstawiać szczegółowe wyliczenia pani skarbnik, natomiast ponownie będę składał wniosek na wszystkich komisjach, w których jestem członkiem, jak również na sesji Rady Miejskiej w przyszłym miesiącu. Wniosek, który przedłożyłem, również zgodnie ze wskazaniem pana przewodniczącego, podtrzymuję w całości. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Jarosław Batorski, wniesie. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Ja tylko pokrótce, naprawdę. Pomyślałem, że nie chciał pan głosu, bo mnie podnosił rękę. Proszę bardzo. Mogę? Tak. Ja tylko jednym zdaniem. I o czym rozmawiamy? Nie rozmawiamy o tym, na co mają iść te pieniądze. Pan radny się w ogóle do nas nie odniósł. Żadnych szczegółów, żadnych konkretów, tylko dalej właśnie ta narracja, jadowita narracja siania zamętu, że już tu chcemy odwracać uwagę i cały czas ten język. Naprawdę, szanowni państwo, naprawdę tak się powinno rozmawiać o zmianach budżetowych. No, uważam, że chyba jednak inaczej i to chyba nie są te dobre standardy, do których powinniśmy dążyć jako standardów idealnych. Dziękuję. Dokładnie, dziękuję bardzo. Pan radny podnosi rękę, proszę bardzo. Ja przepraszam, ale muszę się odnieść, bo rozmawiamy pewnie ponad godzinę, natomiast długo pan radny Batorski nie wie na co, więc o czym rozmawiamy, więc panie radny, rozmawiamy o podwyżkach dla pracowników. Trudno mi się odnieść na pana pytania brutto netto, no bo mam wrażenie, że ja rozumiem, że może pan nie mieć wiedzy, jak się nalicza wynagrodzenia, nie zarządzał pan żadną jednostką, nie zatrudniał pracowników, więc może to z tego wynika, ale jeśli pan chce wiedzieć, w jaki sposób, to ja też chętnie mogę panu to wyjaśnić, natomiast to nie podlega przedstawieniu, dlatego że tak jak
też kolega Piotr Kucharski powiedział, to jest indywidualna kwestia, jaka będzie kwota netto po przyznaniu kwoty brutto pracownikowi. Więc naprawdę, a uwzględniając jeszcze Nowy Ład, to pewnie nawet służby finansowe by teraz były bardzo miały kłopot z podaniem kwoty netto, bo to jest bardzo indywidualna sprawa. Więc pozwoli pan, że ja do tego typu pytań nie będę się odnosił, bo dla mnie są one tak oczywiste, że wydawało mi się, że wszyscy to wiemy. Także jeszcze raz podkreślam, podtrzymuję swój wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja mam prośbę. Ostatnie dwa głosy, Jarosław Batorski, pani Marzena Popławska i kończymy naprawdę, szanowni, bo brniemy za daleko. Proszę bardzo. Znaczy ja powiem szczerze, że jestem zażenowany postawą pana radnego. Oczywiście pan radny mówi o zarządzaniu jako, wie pan, ja mam od kogo się uczyć zarządzania. Od pana prezydenta Marcina Witko, który jest już prezydentem drugą kadencję, a pan jak na razie to chyba zarządza tylko uczniami w klasie. Może pan, to też jest oczywiście niezwykle istotne. Natomiast jeśli chodzi tutaj, jeśli pan sam wchodzi na tę narrację, która znowu jest narracją w mojej ocenie, co najmniej niestosowną, ale to ja panu odpowiem. Nigdy bym na nią nie wszedł, ale jak już pan zaczął, to odpowiem, to niech pan co do swojego doświadczenia z zarządzaniem, jak to pan w tej klasie tymi uczniami zarządza. Może to trochę mało eleganckie, ale naprawdę już do pana radnego trudno się powściągać w wypowiedziach po tym, jaki pan stosuje język, a poza tym 1 000 000 zł, to można by troszeczkę bardziej precyzyjnie niż to, że pan mówi, że idzie na wynagrodzenia. Naprawdę takie odpowiedzi by pana satysfakcjonowały, gdyby padały ze strony Urzędu Miasta, tak ogólnikowe, bez szczegółów, jakie to będzie miało skutki dla konkretnych pracowników i poruszając się takimi ogólnikami, pan radny uważa, że jest okej, a w razie czego będzie liczył, że może pan radny Piotr Kucharski jakoś pana będzie ratował. No naprawdę to jest poważne. Nie schodźmy na ten ton. Ja mam nadzieję, że już więcej nie będę tutaj zmuszony i pociągnięty do tego, żeby schodzić do tego poziomu, bo naprawdę na tym poziomie, na którym pan radny Adrian Witczak tutaj operuje, to ja naprawdę nie chcę. Ten raz sobie na to pozwoliłem, bo już naprawdę trudno było mi się powściągnąć. Natomiast ten poziom, do którego pan radny próbuje nasze dyskusje sprowadzać, w mojej ocenie jest przynajmniej no, daleki od tego, do czego ja chciałbym, żebyśmy wszyscy dążyli. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pani Marzena Popławska, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący za głos. Nie wiem, ale wydaje mi się, że odeszliśmy od meritum tematu i bardzo proszę, zgłaszam wniosek o zakończenie dyskusji. Rzeczy najważniejsze już zostały powiedziane, a w tej chwili no to jakby obniża nasz standard prowadzenia tej sesji i myślę, że ci, którzy nas oglądają, mogą... Pewnie się z panią zgadzam, mimo że pan Michał Jodowski się zgłasza, ale panie Michale, musimy ten głos zabierać, czy możemy to odłożyć po prostu i zamknąć dyskusję. Panie Michale. Ja tylko krótko chciałem się wypowiedzieć, bo miałem nie przedłużać, natomiast no, mam wrażenie, że niektórzy nadużywają troszeczkę tego czasu. Też chciałem się odnieść tutaj ad vocem do radnego Batorskiego, który tutaj powtarza już kilkukrotnie słowa populizm, niewłaściwe miejsce tutaj do zgłoszenia poprawek do budżetu. No, kiedy ma być to miejsce do składania wniosku o zapewnienie środków na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta, czy też jeszcze jednostek podległych, jak nie w temacie uchwały budżetowej. No wydaje mi się, że to jest jak najbardziej zasadne i z konkretnymi wskazaniami. No, mam w pamięci mimo tutaj krótkiego doświadczenia i nieporównywalnego do pana radnego Batorskiego, mam w pamięci bardziej niestosowne i populistyczne inicjatywy pana radnego, jak chociażby zwoływanie sesji nadzwyczajnej w postaci, nie wiem, nadawania imion rondom w Tomaszowie, tak, no, w szczycie pandemii. No, to były niestosowne i mało poważne w tamtym czasie inicjatywy w porównaniu do tej, o której mówimy w tym momencie, więc no, wydaje mi się, że rzeczywiście powinniśmy kończyć tę dyskusję. Temat jest raczej oczywiste i jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kończę dyskusję i przejdziemy do tego głosowania, z tym, że to jest to głosowanie imienne. Po kolei, tak jak przy liście obecności, każdego z Państwa odczytam, czy Państwo jesteście za wnioskiem radnego Adriana Witczaka, czy też nie, czy się wstrzymujecie. Poproszę o taki głos. Pan Kazimierz Baran. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan Jarosław Batorski. Popieram politykę płacową prezydenta Marcina Witko. Jestem za kontynuowaniem rozmów nad dalszymi podwyżkami, natomiast nad wnioskiem w takiej formie jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Pan Konrad Borowski.
Również jestem przeciw i tutaj popieram zdanie pana Batorskiego. Rozmawiać trzeba na ten temat, ale nie w ten sposób. Przytoczę słowa nawet pana Witczaka. To jest bubel, a nie wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Dziwałtowski. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan Michał Jodowski. Jestem za. Dziękuję. Pan Zbigniew Miński. Jestem przeciw. Dziękuję. Pani Barbara Klatka. Głosuję za. Dziękuję. Pan Cezary Krawczyk. Wypadałoby w ogóle odmówić udziału w tego typu głosowaniu, bo wydaje mi się, że jest niecelowe, ale ponieważ jest to obowiązkiem radnego, głosuję przeciw takiemu wnioskowi. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Krzysztofik. Głosuję przeciw wnioskowi w takiej formie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Michał Kucharski. Powiem tak, panowie, dyskusja się skończyła, jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Kucharski. Za wnioskiem, dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Kuchta, jestem przeciw, szanowni państwo, nad wnioskiem w takiej formie, o której państwo wielokrotnie przytaczałem, że nie ta forma, jestem przeciw. Pan Kazimierz Pierszczyk. Pan Kazimierz Pierszczyk. Jestem przeciw, bez komentarza. Dziękuję. Pani Marzena Popławska. Jestem przeciw, chociaż uważam, że podwyżki należy wrócić do podwyżek i to w najbliższym czasie. Dziękuję. Pani Elżbieta Przedbora. Jestem przeciw. Dziękuję. Pani Barbara Rogulska. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan Marcin Rybak. Jestem przeciw. Dziękuję. Pani Urszula Seredyn. Przeciw. Dziękuję. Pani Beata Stańczyk. Jestem przeciw. Dziękuję. Pani Agnieszka Balasik. Jestem za. Dziękuję. Pan Tomasz Wawro. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan Adrian Witczak. Jestem za. Dziękuję. Pan Andrzej Wodziński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w głosowaniu wziął udział 23 radnych, cały skład osobowy. Za wnioskiem pana Adriana Witczaka oddano 7 głosów. Pozostałe głosy są głosami przeciwnymi, czyli 14, więc automatycznie sami państwo widzicie, że wniosek pana Adriana Witczaka nie uzyska akceptacji i nie jest wprowadzony do tego projektu uchwały. I teraz poproszę Biuro Rady o przygotowanie głosowania całego projektu uchwały. Ja państwa o oddanie głosu, czy jesteście państwo za projektem uchwały prezentowanym przez panią skarbnik w takiej formie, jak pani skarbnik odczytała. Proszę państwa o oddanie głosu za lub przeciw, wstrzymującego się. Czekajmy chwilkę na wynik. Szanowni państwo, w głosowaniu wziął udział, tak jak wspomniałem, jeszcze się nie zakończyło, przepraszam. Czekam, bo zginęła mi tabela z głosowania, ale już poproszę o wynik. Brakuje głosu pani Urszuli Seredy. Czy pani Urszula słyszy nas? Halo, wyrzuciło mnie, już się loguje ponownie. To poproszę słownie oddać, też może być. Nie, poczekajmy sekundkę, jak pani Urszula mówi, że się loguje, to już poczekajmy chwilkę. Pani Urszulo, ja poproszę jednak słowne, bo gdzieś system jeszcze nie przyjął. Jak może pani powiedzieć słownie, jest za, przeciw, czy się wstrzymuje, to będę wdzięczny. Trudno, musimy zakończyć głosowanie. Szanowni państwo, nie będę już dłużej czekał, przedłużał. Poproszę o zamknięcie głosowania. Panie przewodniczący, halo, ja jestem oczywiście za, tylko nie okej, przyjmuję głos w formie słownej, okej, rozumiem i tak ten głos słowny zostanie dopisany. Już się loguję ponownie. Okej, szanowni państwo, w głosowaniu wzięło udział 23 radnych, 15 głosów za oddano w formie elektronicznej plus 1 głos w formie słownej, także 16 głosów za, przy 6 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się. Szanowni państwo, uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i otrzymuje numer
54, łamane na 410 i 409 na 2022. Jeżeli Państwo ze swojej strony nie usłyszą sprzeciwu, to ogłoszę 10 minut przerwy. Witam Państwa serdecznie i otwieram